Raz, dwa, trzy. Teraz wszystko już działa. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie państwa, którzy są obecni na sali. Ale także tych, którzy są z nami online. Mam nadzieję, że online są z nami parlamentarzyści, posłanki i posłowie, senatorki i senatorowie, bo pigułka wiedzy z ZBM jest skierowana szczególnie do Was, kochani, moi koledzy, drodzy. Witam pana wiceministra zdrowia, Wojcieka Koniecznego. Witam panią, pana Mirosława Wielogosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Witam serdecznie. Ale witam tutaj też obecnych na sali parlamentarzystów. Jest z nami Kamila Gasiuk-Pichowicz, jest z nami Kinga Gajewska, jest z nami Alicka, Alicja Łebkowska-Gołaś i jest z nami Jarosław Sachajko. Witamy serdecznie. I jest z nami jeszcze pani poseł Wioleta Tomczak. Bardzo przepraszam. Szanowni Państwo, jesteśmy przed parlamentarną debatą, która w czwartek przetoczy się przez Sejm, debatą o bezpieczeństwie kobiet, debatą o świadomym rodzicielstwie, debatą, na którą czekają kobiety w Polsce, które wciąż są w bardzo niebezpiecznym momencie. A dlaczego? No dlatego, że nie mają dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty i nie mają możliwości decydowania o sobie. Przez ostatnie lata Prawo i Sprawiedliwość sprawiło, że ciąże w Polsce prowadzi prokurator, a nie lekarz. Bo dla PiSu to najważniejsze jest urodzić. Nieważne, czy dziecko z gwałtu, nieważne, czy dziecko z niepełnosprawnością, które zakończy jego życie w cierpieniach, nieważne, czy martwy płód, nieważne, czy przy okazji tego porodu umrze matka próbujemy to zmienić. Dlatego zostało złożonych do Sejmu kilka projektów ustaw o bezpieczeństwie i świadomym rodzicielstwie, o bezpieczeństwie kobiet i świadomym rodzicielstwie. Ja osobiście nie godzę się na to, żeby przez cynicznych polityków umierały młode kobiety. Nie godzę się na to, Nie godzę się na lęk kobiet, których życie jest zagrożone. Nie godzę się, aby lekarze nie pomagali kobietom z uwagi na to, że boją się złego prawa ustanowionego przez polityków. Nie godzę się na to i dlatego walczę o zmiany, ale nie walczę o zmiany sama. Dlatego dziś wspólnie z grupą medyków i medyczek kobietom z ramienia Fundacji Damy Radę wspólnie przygotowaliśmy pigułkę wiedzy z EBM. Pigułkę wiedzy merytorycznej, bez polityki, bez ideologii, bez religii, a czysto medycznie i prawnie. Czysto medycznie i prawnie chcemy dzisiaj z państwem o tym rozmawiać. Przed nami 7 11 minutowych wykładów. Dlaczego 11 minutowych? Bo w 11 minut można zmienić ludzkie życie na zawsze. W 11 minut można uratować życie. Można się zaszczepić na HPV, to ratuje życie. Można zrobić USG piersi, to ratuje życie. Można zrobić cytologię, to ratuje życie. Można wykonać transfer zarodka w procedurze in vitro. To daje życie. Można przywrócić oddech, to ratuje życie. Przywrócić akcję serca, to również ratuje życie. 11 cennych minut w medycynie ratunkowej, 11 minut to cała wieczność. A co 11 minut oznacza dla pacjenta? Uratowane życie, zgon, wiadomość o nieuleczalnej chorobie, nowotwór wycięty z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki, informacja, że kolejna próba posiadania potomstwa skończyła się niepowodzeniem, konieczność żmudnej rehabilitacji. No właśnie. Posłanki i posłowie przyciskając przycisk za odrzuceniem procedowania albo przeciw odrzuceniu procedowania ustaw aborcyjnych, na chwilę staną się zespołem medycyny ratunkowej. Zadecydują, jaką zespołową podejmą decyzję. Podejmą decyzję, jaką wdrożyć procedurę. A medycy, medycy w codziennej swojej pracy podejmują decyzje oparte o EBM, czyli medycynę opartą na dowodach naukowych. I tą pigułką, z wiedzą EBM, chcą dzisiaj nam wszystkim przekazać. Zaprosiliśmy na to wydarzenie wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystki, polityczki i polityków Sejmu i Senatu. Licząc na to, że będą z nami obecni, jeśli nie w sposób bezpośredni, to online. I taką mam nadzieję, że dzisiaj nas słuchają i oglądają. Mam nadzieję, że wysłuchają, wysłuchają się. Że wsłuchają się uważnie, co mają do powiedzenia na temat bezpieczeństwa kobiet, dostępu do aborcji, antykoncepcji, awaryjnej, do prawa decydowania o sobie, mają lekarki, lekarze, seksuolożki, seksuolodzy, psychiatrki i psychiatrzy oraz prawnicy. Potrzebujemy zmiany, dlatego w Sejmie znajdują się projekty ustaw o świadomym rodzicielstwie i bezpieczeństwie kobiet. Mówiłam o tym na, na początku. Kwestie reprodukcyjne, w tym prawa do legalnej aborcji, są przedmiotem dyskusji społecznej i politycznej. Wiem, że zapewnienie pełnego szacunku i ochrony praw kobiet to ważny cel, który wymaga zaangażowania lekarzy, prawników, ekspertów i całego społeczeństwa. Nas wszystkich, dlatego tutaj jesteśmy, dlatego chcemy edukować. Dzisiaj czeka nas potężna dawka wiedzy, wiedzy opartej na EBM, czyli medycynie opartej na dowodach naukowych. Ale nie bójcie się, z tą wiedzą absolutnie nie przedawkujemy. Serdecznie zapraszam. O współotwarcie naszej konferencji panią Anitę Czarniecką, politolożkę, działaczkę społeczną na rzecz praworządności i praw człowieka, założycielkę i prezeskę Fundacji Damy Radę, działającej na terenach wiejskich, a także inicjatorkę i koordynatorkę oddolnej obywatelskiej inicjatywy. O tym się nie mówi. Dzień dobry Państwu. Chciałabym powiedzieć, że przyjeżdżam do Was z terenów wiejskich. I ten film, ta inicjatywa Fundacji Damy Radę o tym się nie mówi, powstała po to, aby moi sąsiedzi wiedzieli, dlaczego kobiety wychodzą na ulicę, dlaczego protestują przeciwko zmianom, które podjął pseudotrybunał Julii Przyłęskiej, zakazujący przesłanki i wady embriopatologicznej. Jeżeli ktoś z Państwa nie, wiedział, nie widział jeszcze filmu, o tym się nie mówi, Zapraszam do obejrzenia, jest dostępny na YouTube. Film powstał ze zbiórki publicznej. Ten film nie powstałby, gdyby nie odważna grupa lekarzy i lekarek z całej Polski, którzy byli rozproszeni do tej pory, a którzy się skupili przy tej inicjatywie, którzy byli na tyle odważni i tyle dzielni, aby podjąć wspólne działanie na rzecz praw kobiet. Chciałabym powiedzieć wymienić nazwiska bo one są szczególnie ważne dla nas bo gdyby nie wasz zespół e, drodzy przyjaciele i przyjaciółki po prostu ten film i ta inicjatywa by nie powstała i nie bylibyśmy od 2011 2021 roku tu w 2024. Wiele rzeczy by się nie zadziało a zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Ci lekarze według alfabetu to lekarka Maja Drożdżak z Ryszowa doktor Bartosz Fijałek z Sopotu, doktor Maja Herman z Warszawy, doktor Maciej Jędrzejko z Tychów, doktor Aleksandra Krasowska z Warszawy, doktor Małgorzata Kraszewska z Łodzi, doktor Michał Mielczarek z Warszawy, doktor Anna Parzyńska z Warszawy, doktor Artur Płachta z Wrocławia, doktor Grzegorz Pietras z Lublina, doktor Dominik Przeszlakowski z, K z Krakowa, doktor Maciej Socha z Bydgoszczy i z Gdańska, doktor Anna Michalik, jedyna położna w Polsce. To naprawdę ogromne brawa dla ciebie Aniu. Tak, śmiejesz się zawsze, że mu podkreślam, że jesteś jedy jest jedyną położną w Polsce, która odważnie stanęła w obronie praw kobiet. I doktor Mateusz Wardenka. To jest część medyczna i naprawdę ogromne podziękowania dla was, bo gdyby, gdyby nie wy, ten film, ta inicjatywa by nie powstała. Jest jeszcze zespół, część niemedyczna, i tutaj to jest grupa osób, która prowadziła tą kampanię, to, to działanie. Także bardzo serdecznie chciałabym podziękować. Z częścią Państwa znajdziecie się właśnie w tych wykładach wiedzy opartej o naukę. Także zapraszam do skorzystania, do przekazywania tej informacji, bo to jest niezwykle ważne. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam panią doktor nauk medycznych Annę Michalik, położną specjalistkę pielęgniarstwa położniczego adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, położna pracująca na salach porodowych, która opowie nam, aborcja jest. Na tym wykładzie dowiecie się państwo wszystkiego o aborcji, czyli świadczeniu medycznym, usłudze, która ma swoje wady i zalety. Witam serdecznie Mam przyjemność rozpoczęcia naszego spotkania edukacyjnego, a więc ja będę serwować Państwu pierwszą pigułkę wiedzy opartej na Evidence Based Medicine. Chciałabym przekazać bardzo wstępne informacje na temat aborcji, czyli wprowadzić w pewien sposób nas w temat. Oczywiście, jeżeli chodzi o evidence-based medicine, o medycynę opartą na faktach, jest to szalenie istotne dla praktyków opieki położniczej, żeby znać wyniki metaanaliz, znać wyniki przeglądów systematycznych, ale jako praktyk muszę dopowiedzieć, że po to, żeby evidence-based medicine była rzeczywiście medicine, do tego jeszcze jest potrzebna otwarta głowa, zdrowy rozsądek i przede wszystkim stanie po stronie pacjenta uwzględnienie preferencji pacjenta po to, żeby medycyna szła z pacjentem, a nie, przeciwko, a nie przeciwko niemu. Na samym początku chciałabym zacząć od pewnego rodzaju truizmu. Jak pacjentka, jak kobieta mówi mi, że w którym jest miesiącu ciąży, to jest to dla medyka informacja... Bardzo mało wnosząca. My rozmawiając o rekomendacjach, rozmawiając o diagnostyce, rozmawiając o procedurach, które powinny być wdrożone w określonym czasie ciąży, bardziej posługujemy się pojęciem trymestru, a już najbardziej informatywną informacją jest. Tydzień ciąży. I teraz, żeby uporządkować tą oś czasową, jaką jest nasza ciąża, proszę mi tylko pozwolić przedstawić Państwu, że pierwszy trymestr ciąży to jest czas pomiędzy pierwszym a 13 tygodniem trwania ciąży, czyli od 1 do 91 dnia trwania ciąży. Drugi trymestr to jest czas pomiędzy 14 a 27 tygodniem i trzeci trymestr to jest czas pomiędzy 28 a 40 tygodniem ciąży. Ciąża może się zakończyć na każdym etapie swojego trwania. W rekomendacjach, w uwarunkowaniach prawnych również to jest usankcjonowane. A więc jeżeli ciąża zakończy się pomiędzy pierwszym a 22 tygodniem swojego trwania, czyli trochę więcej niż po pierwszym trymestrze, w drugim trymestrze, wtedy mówimy o tym, że jest to poronienie. Jeżeli mamy ciążę zakończoną pomiędzy 23. tygodniem a, a 37. tygodniem, wtedy mówimy o porodzie przedwczesnym. Natomiast oczywiście najbardziej takim pożądanym czasem zakończenia ciąży, jeżeli mówimy o zdrowej ciąży, o matce, która chce mieć dziecko, no to oczywiście jest to czas pomiędzy 38. a 42. tygodniem ciąży. Wtedy mówimy, że ciąża kończy się o czasie. Czym jest aborcja? Aborcja to jest sytuacja, kiedy na sposób intencjonalny, czyli w taki sposób, kiedy farmakologicznie albo chirurgicznie doprowadzamy do zakończenia, do zakończenia ciąży. Jeżeli spojrzymy na rekomendacje, właściwie wszystkich największych organizacji medycznych położniczych na świecie. Jeżeli spojrzymy na literaturę, to widać, że aborcja jest jedną z najlepiej obadanych i opisanych procedur w położnictwie. Bardzo, znane, bardzo dobrze oszacowane jest ryzyko związane z aborcją, szczególnie z tą aborcją, która jest wykonywana w pierwszym trymestrze. Mianowicie większe ryzyko wiąże się z kontynuacją ciąży niż z przeprowadzeniem aborcji na przykład sposobem farmakologicznym. I teraz jeżeli chodzi o sposoby jak tą ciążę przerwać, te procedury są bardzo jasne. One są powtarzane przez wszystkie duże towarzystwa medyczne na świecie. Nie ma tutaj nigdzie na przykład terminu skrobanka, który jest, często pojawia się jako taki bardzo mocno nacechowany emocjonalnie termin. To nie występuje nigdzie w żadnych procedurach. Jest to termin, który już powinien dawno odejść do lamusa. I tak dla przykładu, wtedy, kiedy mamy przyczynek ku temu, żeby ciąże przerwać. W pierwszym etapie jej trwania, czyli pomiędzy 12, do 12-14 tygodnia ciąży stosuje się metodę farmakologiczną, czasami wspomaganą przez metodę chirurgiczną z zaleceniem, żeby to była metoda próżniowa. Dodam jeszcze, że w takim swoim wymiarze medycznym i technicznym procedura aborcji, proszę mi jeszcze pozwolić, wprowadzić synonimy: aborcja, terminacja ciąży, poronienie sztuczne nieindukowane, to są wszystko terminy, którymi posługujemy się dla opisania tej samej procedury. Jest to procedura banalnie prosta, um, którą wykonuje się dość szybko, przy niewielkim udziale środków. Um, nawet jeżeli jest to procedura chirurgiczna, również tutaj nie trzeba dużego zaplecza medycznego. Ja dodam jeszcze, bo mówiłam o rekomendacjach dotyczących um, metod wykonywania tej procedury, też e, wszystkie duże towarzystwa naukowe na świecie wprowadzają umiejętność wykonywania aborcji do kompetencji grup określonych medyków, czyli e, na przykład lekarzy, położników, ginekologów, czy również te, też położnych. Czyli tu jest, e, to jest procedura medyczna, która jest e, pewnego rodzaju core, pewnego rodzaju rdzeniem, jeżeli chodzi o praktykę, e, o praktykę położniczą. Czyli metody przerywania ciąży są dobrze opisane, e, znane Powtarzane właściwie wielokrotnie w wielu źródłach i można je znaleźć tak naprawdę trzema kliknięciami w internecie, chociażby na stronie WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, Abortion Care Guideline aktualizowany w zeszłym roku. I teraz sytuacja prawna w Polsce oczywiście jest znana, tak na dzień dzisiejszy ciąże można przerwać wtedy kiedy ona jest wynikiem czynu zabranionego do 12 tygodnia jej trwania, bądź wtedy kiedy ona zagraża życiu i lub zdrowiu kobiety. Do którego momentu? Jeżeli zagraża życiu iluzji dobio kobiety, niezależnie od czasu trwania ciąży, co jest oczywiste, jeżeli jest wynikiem czynu zabronionego do 12 tygodnia um, e, trwania ciąży. Wycofano z możliwości postępowania e, tą przesłankę, że wtedy, kiedy um, jest stwierdzona... Um, Wada w rozwoju płodu, malformacja w rozwoju płodu um, i um, nie ma możliwości wdrożenia um, leczenia prenatalnego, tutaj kobieta może skorzystać z prawa do nie w przebieg ciąży i ją kontynuować, natomiast nie może skorzystać z prawa o niekaralności aborcji w, w, w takiej sytuacji. Um, ale czy rzeczywiście? Czy tak naprawdę jest w naszej um, praktyce medycznej? E, to jest takie moje opracowanie, które pokazuje ile w Polsce wykonuje się aborcji. Opracowanie bardzo znane, ponieważ te liczby rokrocznie po publik publikacji przez Ministerstwo Zdrowia są bardzo szeroko komentowane. E, I proszę państwa tutaj, no, bardzo dobrze widać ten rok 2020 i 2021, czyli wycofanie możliwości e, skorzystania z niekaralności aborcji po stwierdzeniu nieprawidłowości w rozwoju płodu. E, czyli tutaj e, po tych latach mamy w kraju naszym 107 aborcji, 161 aborcji w roku 2022 w oficjalnych danych. E, I teraz... E, dla mnie jako dla położnej, znaczy ja się tutaj uśmiecham pokazując te dane, bo myślę, że każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę położniczą, wie, że te dane tak naprawdę nijak się mają do rzeczywistości, która dzieje się w naszym kraju. Jeżeli chodzi o możliwość wykonania aborcji w naszym kraju, do skorzystania na przykład z możliwości przerwania własnej ciąży, czyli zakupu tabletek po to, żeby przerwać własną ciążę w domu, do tego się dochodzi dwoma kliknięciami w internecie. Kobiety, które. Które uważają, że kontynuacja ich ciąży, to już też niezależnie od sytuacji, tak naprawdę nie odwołają się do aktualnych uwarunkowań prawnych, tylko że korzystają z innych metod. Co to dla mnie znaczy, jako dla położnej, jako dla medyczki? Jeżeli spojrzy się na liczby, tak oficjalnie 107 aborcji w Polsce, 161 aborcji w Polsce, czyli tak naprawdę jest, to są wyjątkowo niskie liczby. Natomiast z organizacji pozarządowych, które wspomagają kobiety w dojściu do procedury aborcji, wiemy, że te liczby idą w dziesiątkach tysięcy. Teraz dla mnie jako dla położnej to oznacza, że to są kobiety, które są w sytuacji takiej, że potrzebują mojej pomocy, potrzebują mojej pomocy położniczej. Natomiast po to, żeby ją otrzymać, one odchodzą ode mnie, odchodzą od praktyków opieki położniczej po to, żeby tej pomocy szukać na zewnątrz, szukać jej poza systemem. Co to znaczy dla mnie też jako dla naukowca, nie tylko praktyka? Nic nie wiemy o tych kobietach. Mogę oczywiście przeczytać opracowanie organizacji pozarządowej, która upubliczni te dane dla mnie, ale ja nie wiem z jakiego wskazania, na przykład, co było powodem, że te kobiety zdecydowały się na przerwanie ciąży. Czy one otrzymały opiekę preaborcyjną i postaborcyjną, jakie ewentualnie wystąpiły powikłania? Tuż mogę je spotkać wtedy, kiedy wystąpią powikłania i one po prostu przyjdą do nas, do klinik, bo coś się zadzieje, co zmusi je rzeczywiście do tego, żeby do szpitala się udać. Natomiast w um, większości kobiety to po prostu przed nami ukryją, bojąc się stygmatyzacji. I stworzyła się nam po prostu taka sytuacja, że mamy pewnego rodzaju oficjalne dane, mamy pewnego rodzaju oficjalne przepisy. Natomiast w dużej mierze, jeżeli będziemy się ich trzymać, to żyjemy w pewnego rodzaju hipokryzji, bo aborcja w Polsce jest wykonywana, jest dostępna. Natomiast jeżeli po prostu będziemy na to um, zamykać oczy, jeżeli będziemy um, nie zauważać tych danych, um, to Trudno będzie nam prowadzić naszą opiekę położniczą właśnie nad tą grupą kobiet, jako evidence-based medicine, właśnie z tą otwartą głową i um, uwzględnieniem preferencji pacjenta, z, z podążeniem za pacjentem. Um, proszę Państwa, wydaje mi się, że mówiłam do Państwa 11 minut uwzględniając, że jest to czas, w którym można prawidłowo oszacować stan pacjenta i podać leki. Serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Tydzień ciąży to tylko numer. Kiedy mówimy o życiu, poronieniu, porodzie, czyli co polityczki i politycy, my wszyscy musimy wiedzieć o etapach rozwoju ciąży, ale o tym, gdy natura robi błąd i co w realu oznacza wada embriopatologiczna, opowie doktor nauk medycznych Maciej Socha, lekarz specjalista ginekolog, onkolog, położnik i perinatolog. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie seksuologii, studia podyplomowe MBA w zarządzaniu ochroną zdrowia. Zawodowo innymi związany jest z oddziałem położniczo- ginekologicznym Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Panie marszałki, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To ogromny zaszczyt być tutaj z państwem i ja będę mówił dwa razy po 11 minut ze względu na nieobecność kolegi. To też, to też znamienne, ze względu na to, że perinatologia, ta dyscyplina, którą także ja się zajmuję, i położnictwo samo w sobie to dziedziny medycyny, w których. Proszę Państwa, zajmujemy się i matką, i nienarodzonym dzieckiem. Ja wiem, że to burzy czasem komuś obraz tego, o czym rozmawiamy, ponieważ mówimy o aborcji, ale bezwzględnie to jest tak, że na położniku spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ w niektórych sytuacjach... Nasz sukces to nie 100%, ale 200%. Jak już kiedyś, zresztą cytuję pana profesora Wielgosia jako konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii, to o tym mówimy. Natomiast chcę państwu też powiedzieć, że w kontekście niechcianej chociażby ciąży i ciąży nieakceptowanej przez pacjentkę, w przypadku wad embriopatologicznych, w przypadku ciężkich, nieodwracalnych, nieuleczalnych wad płodu, mam przekonanie i doświadczenie, że zmiana prawna i i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało, że możemy także zawieść i nie na 100%, ale możemy zawieść na 200%. Szanowni Państwo, ja pracuję w Gdańsku oraz w Bydgoszczy. Też zdarza mi się często występować walcząc o prawa kobiet, mniejszości, osób LGBT, sam z tym związku małżeńskim, który w Polsce nie jest uznawany. Ale wracając do położnictwa, chciałbym z Państwem podzielić się tą częścią dydaktyczną mojej pracy. Postanowiłem, zostałem poproszony o to, aby opowiedzieć o czymś, co jest podstawą, podstawą tego, o czym rozmawiamy. Czym jest właściwie wiek ciążowy? Od tego chciałbym zacząć. Czym jest płód? Czym jest zarodek? Kim jest rodzący się człowiek? Proszę Państwa, wiek ciążowy określa się w tygodniach, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, to łacińskie hebdomas, a więc tydzień. I liczymy tydzień ciąży od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Chciałbym, żebyście Państwo też o tym pamiętali. Przepraszam, bo w tym znamienitym gronie być może część z Państwa uzna, że to coś kompletnie niepotrzebnego, ale jak się okazuje, 66 do 75%, starałem się zapamiętać dokładnie te liczby osób w polskich warunkach, nie wie albo nie jest świadome tego, że tydzień ciąży wcale nie jest liczony od dnia owulacji, nie jest liczony od dnia zapłodnienia, ani nie jest liczony od dnia implantacji, tylko właśnie na podstawie reguły okresu. Termin porodu na podstawie e, e, pierwszego dnia e, ostatniej miesiączki. E, e, w związku z tym ciąża trwa tak naprawdę 281 dni plus minus 22, więc to sławetny 40 tydzień ciąży. Te 9 miesięcy to też kwestia różnicy, czy mówimy o 9 miesiącach kalendarzowych, czy może o 10 miesiącach księżycowych. Co nie zmienia jednak faktu, że 40 tydzień ciąży jest tym czasem, gdzie plus. Minus. Dwa tygodnie wyznaczają nam czas urodzenia się płodu o czasie. Krwawienie miesiączkowe, proszę Państwa, to pierwszy dzień ostatniej miesiączki i to co zadziwiające, okazuje się, że zarówno tyle samo kobiet, jak i tyle samo jej partnerów uczestniczących aktywnie w wizytach ginekologicznych nie jest w stanie określić, kiedy był pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Uśmiecham się, ponieważ przyzwyczaiłem się do tego, że to jedno chyba z najtrudniejszych pytań, które zadajemy my jako ginekolodzy. Nie mówię tego wcale prześmiewczo, ale jest to faktem i ewidentnie z tym się spotykamy. Owulacja, proszę Państwa, i zapłodnienie, ewentualne zapłodnienie komórki jajowej następuje w 14 dniu od, od pierwszego dnia ostatniej miesiączki i zapłodnienie oznacza połączenie się komórki jajowej z plemnikiem. Mam do Państwa prośbę. Ci z Państwa, którzy uważają, że do zapłodnienia komórki jajowej dochodzi w macicy, chciałbym, żeby unieśli rękę. Ci wszyscy, którzy nie uniosą ręki, uznam, że uważają, że do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie. Mógłbym prosić? Dobrze. Uniesienie ręki to do zapłodnienia dochodzi w macicy. Pozostawienie opuszczonej ręki w jajowodzie. Bardzo Państwu dziękuję. E, to tylko powiem dla tych wszystkich, którzy się nie odwrócili, że tylko kilka osób e, uniosło rękę, a więc e, uznało, że do zapłodnienia dochodzi e, w Macicy. Okazuje się, że w e, populacji polskiej do. E, 45 do w zależności od tego, w której grupie wiekowej, do prawie 60% osób uważa, że do zapłodnienia dochodzi w macicy. Nie, Szanowni Państwo, do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie. I chyba dawno już o tym nie mówiłem, natomiast pomyślałem, że w takim gronie wspomnimy o tym, ponieważ czas, po którym komórka jajowa, zapłodniona komórka jajowa, gdzie do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie, przemieści się do jamy macicy, to jest czas około. 5, 6 do nawet 10, 12 dni od zapłodnienia. Ten czas 5, 6 dni to też jest między innymi ten czas, bo chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że w medycynie chociażby zaproponowanie antykoncepcji poskoitalnej, a więc tak zwanej pigułki, po, żeby ona była dostępna przez 5 dni, zastosowana przez 5 dni po zapłodnieniu, po stosunku płciowym niezabezpieczonym, który mógłby skutkować niechcianą ciążę, to właśnie wynika z wiedzy medycznej. Evidence-based medicine, czyli ta Wiedza medyczna oparta na faktach. Ona, proszę Państwa, determinuje to, dlaczego pewne działania zostały podjęte i nie są to wymysły. Sama ciąża to czas od zakończenia implantacji i pojawienia się dodatniego wyniku gonadotropiny kosmówkowej. Chciałbym, żebyście Państwo spróbowali sobie wyobrazić na podstawie tutaj tego rysunku. Postaram się przejść, że ten wskaźnik może nie działa, że komórka jajowa wykonuje pewien, pewną drogę. Musi pokonać pewną drogę z jamy do jamy macicy. Znajdując się w jamie macicy około tego 6 siódmego dnia, ona tam też sobie leżakuje przez chwilę. Specjalnie ten cudzysłów, który ma oznaczać, że przez te 3-4 dni rozpoczyna się proces implantacji, a więc takiego swoistego wżerania się w jamę macicy. Drobna tylko uwaga, to miało być oparte tylko i wyłącznie na faktach, ale to fakt medyczny z 2015 tego roku, że zastosowanie odstanu ulipristalu w przypadku antykoncepcji postkoitalnej nie zmienia, nie wpływa na implantację. Jest to efekt oczywiście ściśle zależny od dawki tego odstanu ulipristalu, bo oczywiście moglibyśmy zastosować różnorakie środki, które są bezpieczne, ale stałyby się niebezpieczne. Natomiast pojedyncza tabletka nie wpłynie na implantację i fałszywe są te wszystkie dane, które Państwo możecie słyszeć, że jest to sposób działania antynidacyjnego, czyli utrudniającego Implantację. Jeżeli do zapłodnienia komórki jajowej już doszło od stanu nie spowoduje błędów i nieprawidłowości w implantacji, podobnie jak i nie jest w stanie zaszkodzić ciąży. Pojawienie się go na dotropiny kosmówkowej we krwi, a także w moczu pozwala nam potwierdzić, że mamy do czynienia z ciążą. I teraz coś, co proszę mi wierzyć, coś tutaj technicznego się wydarzyło, to ten slajd miał być bardziej znośny, ale postaram się Państwa przeprowadzić przez ten pierwszy trymestr. Nie wszystkie slajdy będą w ten sposób wyglądały, ale opowiem Państwu o. Tym, co się dzieje w poszczególnych okresach embryogenezy. To kalendarium z embryogenezy jest ściśle związane z tym, co też dzieje się z zarodkiem. W czwartym, piątym tygodniu ciąży, to jest czwarty, piąty tydzień ciąży, proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę, od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Zarodek jest na początkowym etapie rozwoju układu szkieletowego. To jest początkowy dopiero etap rozwoju układu nerwowego oraz dopiero wtedy zaczyna się tworzenie zawiązków, kończyn i nienarządów. W szóstym, siódmym tygodniu, to jest taki kolejny ważny moment, zarodek ma około 10 mm długości wraz z ogonem. Zarodek, proszę Państwa, ma ogon. Na pewnym etapie naszego rozwoju zarodkowego zarodki ludzkie są nieodróżnialne albo co najmniej trudno odróżnialne, aniżeli zarodki innych zwierząt. Pojawiają się wtedy dopiero wypustki kończyn. W późniejszym etapie zaczątki palców, które są spięte błoną pławną, zaczyna się formować serce. To serce jeszcze ma bardzo nieskomplikowaną budowę, określa się jako rybie opłazią. W ósmym, dziewiątym tygodniu ciąży, zarodek waży około półtora grama. Wzdłuż rdzenia kręgowego zaczynają tworzyć się nerwy i możliwy jest ruch. Proszę Państwa, to, że płód, że zarodek w 8-9 tygodniu będzie się w stanie poruszać, chciałbym, żeby Państwo to odróżnili też ruch od odruchu. Odruch może pojawić się, ale na tym etapie on się jeszcze nie pojawia, dlatego że nerwy czuciowe zaczynają się tworzyć dopiero około 12 tygodnia ciąży. Zresztą brakuje wtedy też osłonek mielinowych, co ogranicza mocno ich użyteczność. I też odruchy, a więc swoista reakcja na bodziec nie zawsze muszą oznaczać i nie oznaczają w tych przypadkach czegoś uświadomionego, intencjonalnego i czegoś, co powstało zgodnie z czyjąś. Wodą. Bolą. Na głowie pojawiają się w tym 8-9 tygodniu zawiązki nosa, zawiązki uszu oraz przestaje rosnąć ogon, który zostaje za chwileczkę przykryty przez część pośladkową i dopiero wtedy rozpoczyna się proces kostnienia. Ten proces kostnienia, proszę Państwa, szczególnie dotyczący kości ramiennej, jest czasem od kiedy zaczniemy zarodek uznawać za płód. O płodzie mówimy dopiero od 11 tygodnia ciąży. Bardzo często te pojęcia są mylone. One są mylone zarówno przez lekarzy i położne, przez pielęgniarki, przez nas, medyków generalnie mówiąc, ale bardzo często są też mylone przez polityków i mam głębokie przekonanie właściwie, nie tylko przeczucie, że to wiąże się z pewnymi emocjami i nieuzasadnionymi przekonaniami, które wynikają chyba z braku wiedzy do 12 tygodnia ciąży proszę państwa utworzonych jest ponad 90% narządów i tkanek włącznie z kończynami. Wtedy też dopiero około 12 13 być może według niektórych 15 tygodnia ciąży mamy uformowaną twarz z odpowiednimi wypustkami, które pozwalają rozpoznać struktury charakterystyczne dla nas ludzi. Wtedy zaczyna funkcjonować przewód pokarmowy. W 12 tygodniu ciąży, właściwie między 10 a 14 tygodniem ciąży jesteśmy w stanie w ultrasonografii zidentyfikować obecność tak zwanej bańki żołądka, więc żołądka, który znajduje się po lewej stronie pod przeponą, płód potrafi połykać ten 12-tygodniowy płód również wytwarza mocz. Osiągnięta dopiero w tym 12-tygodniu zostaje docelowa anatomia płodowa. Ustalona jest wtedy ręczność, pojawiają się zawiązki zębów i złożone zachowania, jak na przykład przeciąganie czy też ziewanie. Natomiast one nie są związane, proszę Państwa, z funkcjonowaniem kory mózgowej, one nie są związane z funkcjonowaniem wyższych celowych działań płodu. Ten okres embryologiczny, czyli ten czas embryogenezy, a więc do 12 tygodnia, czas kiedy mówimy o zarodku, to jest czas, kiedy pojawiają się najczęściej wady. Wady centralnego układu nerwowego, te wady incydentalne pod postacią np. holoprozencefalii, a więc skrótowo mówiąc braku podziału głównie przodomu na część prawą i lewą, powodują, że. Znowu w dużym uproszczeniu, ale proszę to przyjąć, mamy obraz połączonych półkul. To też powoduje, że nie pojawia się lateralizacja, czyli nie mamy do czynienia z półkulą prawą, z półkulą lewą. Myślę, że Państwo zdajecie sobie sprawę, że jest to niezwykle ważne dla naszego późniejszego funkcjonowania. 85% płodów w. W takim 13-15 tygodniu ciąży, z kciuk prawy, co też związane jest z późniejszą praworęcznością, i to jest ustalane na tym etapie. Płody z holoprozencefalią, proszę Państwa, mają blisko siebie osadzone gałki oczne albo mają tylko jedną gałkę oczną. A cyklopia, jako jeden z charakterystyczniejszych objawów holoprozencefalii, uniemożliwia funkcjonowanie płodu, uniemożliwia im przeżycie. Nad tym nad tym pojedynczym okiem zwykle znajduje się coś, co przypomina szczątkowy nos i określamy to jako proboscis. Wady centralnego układu nerwowego są jednymi z częstszych, które się zdarzają, ale te wady, proszę Państwa, na tym etapie zarodkowym, one mogą dotyczyć jakiejkolwiek części ciała płodu. Do 12 tygodnia ciąży one zwykle są identyfikowalne w badaniu prenatalnym. To tak zwane badanie prenatalne, ponieważ każde badanie prenatalne, to badanie przed ciążą, przed porodem właściwie i prenatal to właśnie to ma oznaczyć. To badanie pierwszego trymestru ciąży, które w Polsce jest dostępne i uwarunkowane wiekiem pacjentki, 35 rokiem życia pacjentki, nie znajduje oczywiście uzasadnienia, bo dla przykładu, jeżeli mówimy o zespole Downa, to mniej więcej 25-30% do 30 wszystkich zespołów Downa bylibyśmy w stanie znaleźć, stosując tylko i wyłącznie kryterium 35 roku życia. Wady układu moczowego, wady układu pokarmowego. Te wszystkie z wad, które zdarzają się do 12 tygodnia, to wady którym nie jesteśmy w stanie zapobiec na tym etapie. One są, występują, zdarzyły się i do 12 tygodnia ciąży, kiedy płuto osiąga ten etap, o którym Państwu próbowałem tutaj naświetlić, te wady mogłyby być rozpoznane. Proszę Państwa, to między 12 a 15 tygodniem ciąży. Według evidence-based medicine my cały czas nie jesteśmy do końca przekonani, czy uznać granicę 12, czy też tak jak w Arizonie w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, 15 tydzień ciąży za czas, kiedy mamy do czynienia z tworzeniem się struktur nerwowych, struktur centralnego układu nerwowego, które w sensie embriologicznym będą tymi, które są w stanie pomieścić no i teraz to kwestia filozofii, być może filozofii medycznej. Pomieścić świadomość, pomieścić emocje, te wyższe uczucia. Chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na ten slajd, ponieważ skupiłem się na nim na rozwoju układu nerwowego. W tym właśnie między 12 a 15 tygodniem ciąży tego dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, pojawiają się odruchy nerwowe związane właśnie z czuciem odruchowym, dalej nieuświadomionym, to chciałbym o tym powiedzieć. Dochodzi do połączenia receptorów bólowych ze wzgórzem. To jest dyskusja bardzo akademicka, która toczy się od dawna. Amerykańskie Towarzystwo Ginekologów i Położników uważa, że 24-25 tydzień ciąży to jest czas, od kiedy należy uznać, że płód może odczuwać ból. To kwestia definicji tego, czym jest ból. O jakiej świadomości tego bólu mówimy. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo zauważyli, że przed dwunastym tygodniem ciąży nie mamy w ogóle nawet struktur anatomicznych, które pozwoliłyby związać nam jedno z drugim. Proces formowania, proszę Państwa, tych połączeń nerwowych ze wzgórzem Talamus, to jest taki ośrodek, który trochę filtruje to, co do nas dopływa i to, co będzie się znajdowało później w strukturach podkorowych i w korze. Mózgowej. Ten proces formowania się y, tych połączeń, on trwa, proszę Państwa, do. No i teraz y, 22-24 tygodnia ciąży. Czy on może się pojawić już w 20, czy może być zakończony w 20 tygodniu ciąży? Tak, zgodnie z Evidence-Based Medicine pojawiają się takie prace, które próbują wywodzić łączenie połączeń nerwowych ze wzgórzem i strukturami podkorowymi, jeszcze nie korą mózgową. I nie uważają, że ten czas to dopiero 26 tydzień ciąży, kiedy tak naprawdę rozwój neuroanatomiczny i neurofunkcjonalny łącznie z fałdowaniem się e, mózgu, fałdowaniem się kory mózgowej, pozwala nam e, jako e, ludziom e, odczuwać ból. Płodowi, e, jako człowiekowi na tym etapie, e, e, czuć. Płód może e, odczuwać, w cudzysłowie, uświadamiać sobie ból e, prawdopodobnie około 24, 25, być może 26 tygodnia ciąży. Jeszcze raz odnosząc się do tych e, takich. Kamieni milowych, ten dwunasty tydzień ciąży. Jesteśmy pewni i co do tego nie mamy dużej wątpliwości. Przed dwunastym tygodniem ciąży ani neuroanatomia, ani neurofizjologiczne procesy nie są w stanie spowodować ani odczuwania bólu, ani uznania, że te struktury mogą pomieścić świadomość, odpowiadać czemuś, co, szeroko mówiąc, nazywamy człowieczeństwem i byciem. Zastanawiałem się, proszę Państwa, czy umieścić jeden ze slajdów, ale postaram się tylko Państwu o tym wspomnieć. To jest moje, moje osobiste doświadczenie, kiedy rozmawiałem z moją siostrą. Ona była obecna przy stwierdzeniu śmierci swojego byłego męża. I u Artura doszło do śmierci mózgu. W naszych warunkach uznajemy, że człowiek przestaje żyć w momencie, kiedy przestaje pracować mózg. W 2015 roku, zresztą pominę filozofię i wykłady inne osoby, ja wtedy rozmawiając z moją siostrą, zastanawiałem się, co jej odpowiedzieć na słowa, ale maciej. Jego serce bije, ale maciej, on oddycha. Ten oddech jest wspomagany maszynom, ale on jest ciepły, on wygląda normalnie. Artur powodował mojej siostry takie same uczucia, które, to znowu moje osobiste wrażenie, które mam wrażenie, że niektórzy czują, widząc plakaty słodkich bobasów dziesięciotygodniowych. Jeżeli spróbujemy, proszę Państwa, oddzielić emocje od faktów medycznych, to będziemy wiedzieli, że skoordynowana aktywność wyższych struktur mózgowych definiowana przez niektórych jakoś świadomość, pojawia się prawdopodobnie około 24-25 tygodnia ciąży. Czy to 20 tydzień? Być może. Czy to 12 lub przed 12 tygodniem? Na pewno nie. Płód między 20 a 20 tygodniem ciąży to bardzo szybko rozwijający się płód. Około 17-20 między 17 a 20 tygodniem ciąży w mózgu płodu proszę państwa powstają komórki nerwowe, których zadaniem będzie rozpoznawanie bodźców zewnętrznych takich jak smak, zapach, dźwięk, światło lub dotyk. To niezwykły czas. Ja w ogóle też przyznam państwu to taka drobna dygresja ja rzadko używam określenia płód, rzadko też używam określenia zarodek. Jeżeli rodzice sobie tego życzą, jeżeli pacjentka sobie tego życzy, jeżeli matka, kobieta siedząca naprzeciwko mnie mówi zarodek, ja będę mówił zarodek. Follow the patient, follow the language, to jest kwestia szacunku do tego, czego życzy sobie pacjentka. Jeżeli zarodek z identyfikowalnymi przeze mnie wadami, i często tak się dzieje. U pacjentki, która zdecydowała o terminacji ciąży i prosi o aborcję ze względu na zagrożenie jej zdrowia i życia, bo nie jest w stanie znieść tych informacji. Jeżeli ten zarodek jest Krzysiem, to on dla mnie, jako ginekologia położnika, jest Krzysiem. Czasem chciałbym krzyczeć, że nie życzę sobie tych zarzutów, że używam nie takich określeń. Pacjentka będzie dla mnie zawsze najważniejszą osobą i będę podążał za tym, co mówi pacjentka. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo dalej zdawali sobie sprawę, że... Uczucia czasem nas mogą oszukać. Jako lekarz jednak odnoszę się do tego, z czym mamy do czynienia. E, mamy do czynienia z niezwykłymi procesami, proszę Państwa, natomiast te procesy się dopiero dzieją. Proces neurogenezy, który przebiega szybko, e, on trwa mniej więcej do połowy ciąży, odpowiada za powstanie neuronów, które na razie nie mogą jeszcze przesyłać między sobą informacji, e, ponieważ nie zostały całkowicie wykształcone połączenia między nimi, a więc synapsy. E, one będą powstawały przez cały okres ciąży, a powiem Państwu więcej, i przez pierwszy rok życia dziecka. I także na przestrzeni całego e, życia człowieka. Plus w 22 tygodniu ciąży e, i to jest ten czas, e, kiedy mówimy e, e, my, lekarze, e, o poronieniu, jeżeli e, dojdzie do e, porodu to definicja prawna mamy do czynienia z do 22 tygodnia ciąży mamy do czynienia z poronieniem po 22 dopiero z porodem przedwczesnym ekstremalnie skrajne wcześniactwo proszę Państwa, chciałbym, żebyście zwrócili tylko uwagę między 23 a 27 tygodniem ciąży daje szansę na przeżycie około 60% 60% noworodków między 28 a 31 80 Wcześniactwo powyżej 32. tygodnia ciąży. Chciałbym, żeby Państwo też to zapamiętali. To tylko 98% szans. To aż 98% szans na przeżycie. W momencie, kiedy decydujemy o tym, że mamy stan zagrożenia życia płodu, jesteśmy w stanie w ciągu 11 minut wydobyć ten płód, a więc urodzić dziecko, a następnie mamy czas na zaszycie. To bardzo ważne 11 minut, które ja zdaje się, że razy dwa wykorzystałem, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy, a przed Państwem wystąpi lekarka, psychiatrka, psychoterapeutka, prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, współtwórczyni projektu edukacyjno-szkoleniowo-wydawniczego Psychospecki, osoba, która aktywnie edukuje w mediach społecznościowych. Pani doktor Maja Herman. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Pani Marszałkini. Panie Ministrze, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jest jeszcze z nami Pani Prezeska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pani Profesor Agata Schulz i bardzo za to dziękuję, że znalazła Pani dla nas dzisiaj czas, Pani Profesor. Ja zawsze mam, wiecie, taki um, klekot, tak mówiąc po niemiecku, jak jest mój jakiś autorytet na sali, a dzisiaj tych autorytetów nie dość, że jest Pani Profesor, jest jeszcze Pan Profesor Wielgoś, także e, musicie mi e, wybaczyć też, że e, będę może zdenerwowana, a może może w emocjach, bo przecież mówił przed chwilą pan Maciej Socha, pan doktor, o tym jak ta świadomość się tworzy, jak to te wyższe struktury, tak trochę, trochę tak mm, mówił bardzo medycznym językiem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że próbował też powiedzieć państwu taką rzecz, że medycyna czasem musi być dehumanizująca i my czasami tak, wiecie, to, to jest brzydkie słowo, którego ja teraz używam, ale ona czasami jest, musi opisywać, Większe zjawisko niż my sami jedni, jedyni. Bo jeżeli zaczniemy, bo oczywiście jest coś takiego, to się nazywa case study w medycynie, to się nazywa dowód anegdotyczny i on też jest niezwykle ważny i istotny, bo na jego podstawie jesteśmy w stanie tworzyć i szukać dalej. I dzisiaj ja też właśnie o tym chciałabym Państwu powiedzieć. No dobrze, właśnie. Dzisiejsze EBM to jest ten tajemniczy skrót, który Państwo widzicie, Evidence Based Medicine, czyli trochę ta dehumanizacja, bo zastanawiamy się, jak w ogóle populacji możemy określić pewne cechy i czy możemy je ubrać w zespoły psychopatologiczne, kolejne trudne słowo, które z kolei będą nazwane jednostkami chorobowymi. I z tym tematem, który ja dzisiaj do Państwa przychodzę, z tym tematem, z którym do Państwa dzisiaj przychodzę, jest dokładnie taki sam problem. Bo jednostkowo są osoby, które po aborcji mają złe samopoczucie psychiczne. Jednostkowo są osoby, i zdarza się tak, że mają rozpoznania psychiatryczne po aborcji, ale właśnie, dlaczego one mają? To ja wam Państwu dzisiaj o tym wszystkim. Opowiem. Medycyna jest, to jest nauka, to, to, to nie jest czas na opinię, a my bardzo często zapominamy o tym, szczególnie w mediach społecznościowych. Mamy tutaj dzisiaj przedstawiciela, też zresztą nie jednego, ale mamy przedstawicieli mediów społecznościowych, ale też mojego ulubionego portalu, czyli portalu X, Łukasza Pietrzaka, który jest farmaceutą i który tworzy świetne, drodzy Państwo, wykresy i jest świetny w cyferkach. Bardzo polecam jego profil, bo naprawdę wie, co mówi. No ale dobrze. To tak tytułem wstępu. No właśnie, czym jest ta evidence, czym jest ten evidence based medicine, bo my tak lubimy mówić. Dzisiaj państwo wszędzie właściwie widzą to piękne logo, które jest, że pigułka wiedzy z EBM, em i to EBM i że odwołujemy się do tego EBM-u. To EBM to jest nic więcej jak po pierwsze nasze doświadczenie własne jako klinicystów, jako lekarzy, lekarki. To jest pierwsza rzecz, to jest takie pierwsze kółko, które mamy. Drugie kółko, które mamy tutaj, to jest takie różnego rodzaju badania pilotażowe, które nam pokazują, jaki kierunek powinniśmy, w jakim kierunku powinniśmy iść lub w jakim kierunku być może możemy iść. No i trzecie, to są duże, wielkie badania na dużych grupach populacyjnych, dzięki czemu wtedy możemy wysnuć, Odpowiednie wnioski, i wtedy właśnie możemy stworzyć te jednostki chorobowe, zespoły psychopatologiczne i nazywać to w odpowiedni sposób. Tak było z zespołem poaborcyjnym. Ja Państwu opowiem, jak dokładnie było, ale to za chwilę na następnym slajdzie. Ten slajd, zróbmy tak, że tu Wam powiem, że była hipoteza, że była osoba, która wyraziła hipotezę, Badawczą pod tytułem, że kobiety, które miały wykonany zabieg aborcyj, cierpią na zespół poaborcyjny. Czyli zespół, teraz uwaga, wspólnych cech, które bardzo często z dużym prawdopodobieństwem lub większym prawdopodobieństwem pojawią się absolutnie u większości osób, które miały tą procedurę wykonaną. I taka była hipoteza badawcza. Ona zakładała to, że będą to objawy somatyczne i będą to objawy psychiczne. Jakie? No to tak jak Państwo widzicie, lęk, niepokój, nastrój obniżony, zaburzenia seksualne, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania i nadużywanie substancji psychoaktywnych. Czyli u każdej osoby, która miała zabieg aborcji, takie objawy wystąpią i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że ta osoba ma zespół poaborcyjny. Taka była hipoteza. My już dzisiaj, i to było w latach 80., 70., 80. ubiegłego wieku, my już dzisiaj wiemy, że tą hipotezę to wcale tak dobrze, tak amuzą, tak o sobie nikt nie wymyślił, że tak naprawdę tą hipotezę postawili, postawiły konserwatywne think tanki. To był tak naprawdę wymysł tylko i wyłącznie propagandowy, drodzy Państwo. Zespół pałaborcyjny był propagandowym wymysłem konserwatywnych think tanków po to, aby tych zabiegów aborcji nie było wykonywanych I żeby straszyć i stygmatyzować pacjentki, które zdecydowałyby się na takie rozwiązanie, na ten sposób regulacji świadomego macierzyństwa za pomocą aborcji. No właśnie, no więc mamy tutaj wstępne doniesienia i publikacje potwierdzenia istnienia pasu, czyli tego syndromu postaborcyjnego, bo tak go nazywano. To są lata badań, które, drodzy Państwo, niestety metodologicznie były słabe. Co to znaczy metodologicznie słaba grupa? I to jest taka czarna rzecz o medycynie, którą Wam powiem. My naprawdę jesteśmy w stanie zrobić każde badanie, zaprojektować je w taki sposób, żeby wnioski wyszły takie, jakie chcemy. Ale dlatego studiujemy medycynę, dlatego mamy zasady etyki. Dlatego mamy etos naszego zawodu, żeby po pierwsze leczyć, a nie szkodzić, i żeby tej czarnej strony naszej ludzkości, naszej osobowości, bo każdy z nas ma czarną stronę, drodzy państwo, nie wykorzystywać przeciwko nauce. Niestety, tu zrobiono troszkę odwrotnie. Co jakby pokłosiem tego było, że na szczęście większość z nas, naukowców, naukowczyń, w roku, 1994 roku usunęło ten termin i już przestał występ, przestały występować ten termin w różnego rodzaju hmm, klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych. No właśnie, pojawiła się rewizja doniesień i ponowna weryfikacja badań i publikacji. No właśnie, wtedy się dowiedzieliśmy, to już jest 2014 i tak dalej, i tak dalej. Tych doniesień jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Kiedy dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę chodziło o straszenie i chodziło o niepokój. Rozumiecie, tam nie było zatem prawdziwej medycyny, nie było zatem medycyny opartej na faktach. No właśnie, syndrom poaborcyjny miał na celu ustalenie, że aborcja psychologicznie szkodzi kobietom. My już dzisiaj wiemy, że aborcja psychologicznie nie szkodzi kobietom. To nie aborcja szkodzi, drodzy Państwo, kobietom. Kobietom szkodzi to, że ktoś zmusza je do podejmowania decyzji, których nie chcą. I może być tak, że kobieta jest zmuszona do aborcji. Może być tak i bywa tak, że przychodzi kobieta i mówi: Ja nie chcę aborcji, ale mój mąż powiedział, że jak ja tego nie zrobię, to on ze mną nie zostanie. I gwarantuję Państwu, że ta pacjentka będzie case study, brzydko rozumie, nie? dehumanizująco, ale ta pacjentka będzie wtedy tym przypadkiem, że ona po aborcji będzie miała najprawdopodobniej zaburzenia adaptacyjne, najprawdopodobniej wykształci w ramach zaburzeń adaptacyjnych zespół depresyjny, a być może jeszcze do tego dojdzie zaburzenia, dojdą zaburzenia lękowe, a być może dojdzie do tego jeszcze uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Ostatnie badania, jakie pojawiły się, mówią o tym, że tego związku przyczynowo-skutkowego tam nie ma, drodzy Państwo. Czyli nie ma ogółu populacji, to nie jest tak, że ogół populacji, które miało wykonane świadczenie medyczne w postaci aborcji, ma, wykształcał się zespół poaborcyjny jako zespół psychiatryczny, zespół psychopatologiczny, psychiatryczny. Nie ma czegoś takiego. Nie mamy tego w dowodach. Ono nie istnieje. Ono jest fajnie, dobrze wykorzystywane. Bo wiecie, że zawsze zjawia się taka osoba i nie wolno jej zabierać tego prawa, która mówi, a ja po aborcji się źle czułam. To jest OK. Można się źle czuć. I ja Państwu zaraz wytłumaczę, dlaczego też to złe samopoczucie może się u takich osób pojawić. To jest. Takie badanie, które jest jednym z najlepszych badań i takich najbardziej pokazujących obrazowo, skąd to właściwie się bierze. Dlaczego wciąż w przestrzeni medialnej mówimy o jakimś syndromie postaborcyjnym, którego nie ma, a który jest wykorzystywany, bo on się, wiecie, fajnie niesie. Zresztą psychiatrią zresztą fajnie straszyć człowieka, bo zaburzenia psychiatryczne to są, wiecie, takie, których nie widać. Nie widać tej, tego bólu, nie widać tego cierpienia i lubią ludzie go wykorzystywać, do propagandy, lubią go też wykorzystywać do straszenia, a niestety e, nie jest to najlepsza, nie jest to najlepsza droga, a wręcz bym powiedziała nawet, że to jest fatalne miejsce do wykorzystywania psychiatrii. No i teraz, drodzy Państwo, te dowody naukowe, które pokazują z tego badania z 2020 roku, które badało pacjentki w tym 5 lat po wykonaniu aborcji, bo to też jest bardzo często 5 lat po wykonaniu aborcji, e, Badano związek i okazało się, że tego związku panie, drodzy państwo nie ma. Pacjentki, które były poddane aborcji odczuwały ulgę, odczuwały radość i odczuwały szczęście, że zostały uwolnione od tego problemu, który w ich głowie był. I, a sam zespół poaborcyjny, same objawy psychiatryczne pojawiają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest negatywny kontekst aborcji. Czyli jeśli będziemy wszyscy gremialnie teraz mówić aborcja to zło. To wtedy macie jak w banku, że kolejne badanie, kolejna metaanaliza pokaże wam, że wtedy pacjentki będą się źle czuły, ale one będą się czuły dlatego źle po aborcji, że będą nastygmatyzowane. One nie będą się czuły z powodu tego, że wykonały aborcję, tylko z powodu tego, że społeczeństwo im powiedziało, że to było coś złego. A to jest różnica. Sama procedura aborcji nie wytwarza żadnego zespołu psychopatologicznego. No dobrze. To ja teraz z mówiłam do was 11 minut, bo w 11 minut w medycynie raktunkowej to wieczność, a w 11 minut można też wysłuchać w spokoju pacjentki i skompensować jej ból. I to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystko o tym, czym jest edukacja seksualna i jak ona wpływa na zdrowie psychiczne, oraz jak zauważyć różnicę między rzetelną edukacją seksualną a seksualizacją, opowie psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka w trakcie certyfikacji, wykładowczyni akademicka i szkoleniodawczyni, współtwórczyni projektu edukacyjno-szkoleniowego, wydawniczego, psychocpecki, pani doktor Aleksandra Sarna. Dzień dobry. On jest włączony, nie jest włączony? Dobra, siebie nie słyszę. W momencie, kiedy Maja Herman poprosiła mnie, żebym wytłumaczyła Państwu, na czym polega różnica pomiędzy edukacją seksualną a seksualizacją, to przyznam szczerze, że e, pomyślałam, what the fuck. To jest tak, jakbym miała wytłumaczyć różnicę pomiędzy psychologią a parapsychologią. Ponieważ są to pojęcia, które są od siebie krańcowo różne. Drugi problem był z prezentacją. Co prawda, pracuję 20 lat na uczelni i od 20 lat większość dni w tygodniu zaczynam od wykładu, ale nie nasze prezentacji. Edukacja nie jest czymś, co odbywa się w wyznaczonych miejscach, w wyznaczonych ramach i co jest prowadzone przez wyznaczonych ludzi. Edukacja to jest coś, co nam towarzyszy od pierwszego dnia po narodzeniu. Zauważcie Państwo, że w tej chwili. Nawet jeżeli fantazujecie sobie gdzieś w myślach, myślicie o czymś innym, albo myślicie o niczym, ale to, że siedzicie, już jest efektem tego, czego się nauczyliście. Nie wiedzieć dlaczego z edukacji zwyczajowo w Polsce wyłączamy seksualność. Seksualność człowieka też jest czymś, rozumienie seksualności człowieka też jest czymś, czego musimy się nauczyć. Seksualizacja natomiast jest rozumieniem człowieka przez jego atrakcyjność albo przydatność seksualną, również rozumieniem samego siebie w tych kategoriach. Jeżeli ja uczę ludzi o seksualności, seksie, seksualizacji również, to ja dostarczam ludziom wiedzy, dostarczam narzędzi, nie tylko do prowadzenia zdrowego życia seksualnego, bo zauważcie państwo, że edukacja obejmuje nie tylko samą kompetencję. Ale również pełny kontekst tej kompetencji, również kontekst kulturowo-społeczny. Szanowni Państwo, my możemy udawać. Możemy udawać, że rozpoczynamy życie seksualne po ślubie, możemy udawać, że ludzie się nie masturbują, możemy udawać, że satysfakcjonujący, dobry seks, dobry, czyli taki, który odbywa się za przyzwoleniem wszystkich zainteresowanych stron, bo możemy też udawać, że seks uprawiamy tylko we dwójkę. Ale to jest tylko udawanie. Seks, który nas nie upokarza, seks, który nie narusza naszych granic, to jest seks, którego musimy się nauczyć. Seks, który nie jest przemocowy. Szanowni Państwo, ja wiem, że edukacja seksualna budzi mnóstwo emocji, szczególnie edukacja seksualna osób najmłodszych. Natomiast pamiętajcie Państwo, że szczególnie najmłodsi z naszej strony nas, dorosłych, zasługują na ochronę. Sprawca czynów zakazanych, sprawca pedofilii, najczęściej jest osobą, która pozostaje w bliskiej relacji z ofiarą. To jest rodzic, bardzo często również matka, wbrew temu, o czym mówimy w dyskursie publicznym. To jest nauczyciel, to jest ten nieszczęsny ksiądz, o których zazwyczaj jest najgłośniej. To nie jest osoba obca. To nie jest gwałt sensu stricte jednorazowego zdarzenia. O charakterze przemocowym to jest proces. Sprawca bazuje na niewiedzy. Sprawca bazuje na przekonaniu dziecka, że to, co się dzieje, jest normalne. Sprawca bazuje na tajemnicy, na tym, że nie można o tym mówić, na tym, że wszyscy tak robią, ale jest to w pewnych kategoriach intymności czy czegoś, o czym nie opowiadamy. Dostarczając dzieciom wiedzy, oczywiście adekwatnej, do wieku, do możliwości percepcyjnej, dostarczamy im ochronę. Co więcej, bo troszkę się tak zafiksowaliśmy, że może dzieci, ale osoby dorosłe też nie mają pojęcia o zdrowej seksualności. Zauważcie Państwo, że każda debata o aborcji zaczyna się od tego, że jak nie chcesz zejść w ciążę, to używaj środków antykoncepcyjnych. Tylko że my nie mamy stuprocentowo pewnych metod antykoncepcyjnych. Antykoncepcyjnych. W tej chwili mamy już metody, które graniczą ze stuprocentową pewnością, ale to, że coś graniczy ze stuprocentową pewnością, oznacza, że tylko graniczy. To, że w Polsce wiek przyzwolenia oznacza 15 lat, oznacza również, że piętnastoletnia osoba może uprawiać legalnie seks. Ta sama piętnastoletnia osoba nie może pójść legalnie do lekarza, który ją przyjmie, który jej wytłumaczy, na czym polega antykoncepcja, który jej zaproponuje odpowiednie do jej wieku rozwojowego, do w ogóle rozwoju biologicznego organizmu możliwości. My bardzo często uważamy, że to jest rola, którą powinni przejąć na siebie rodzice. Tylko ja nie wytłumaczę mojemu synowi, jak pracuje silnik Ferrari, bo ja nie mam pojęcia. Nigdy tego nie wiedziałam. Niespecjalnie mnie to interesuje i kompletnie nie zamierzam się na tym poznawać. Jeżeli mój rodzic nie ma aktualnych danych medycznych na temat współczesnej antykoncepcji, on nawet jak będzie bardzo chciał, mi tego nie wytłumaczy. Ta sama osoba piętnastoletnia, przynajmniej jeszcze kilka dni temu mieliśmy nadzieję, że będzie mogła kupić tą nieszczęsną tabletkę Po. E, nie będzie mogła. Przynajmniej na stan obecny. Natomiast powtarzam, nadal jest to osoba, która może współżyć. Ta osoba może też z powodu braku edukacji seksualnej odczuwać winę z powodu współżycia. Pamiętajcie Państwo o tym takim dyskursie polskim opresyjnym totalnie według seksu wobec seksualności kobiet. My dajemy. Jak nie chcesz zejść w ciążę, to nie rozkładaj nóg. Ciąża niechciana w związku małżeńskim nie istnieje, bo przynajmniej według środowisk konserwatywnych każda powinna być chciana. To nie jest prawda, Szanowni Państwo. My możemy udawać, że żyjemy w kraju szalenie konserwatywnym. My możemy udawać, że aborcji nie było, ale sięgnijmy historycznie. Skąd mamy pierwsze doniesienia o przerywaniu ciąży, na intencjonalnym przerywaniu ciąży, bo one sięgają starożytności. To jest kłopot stary jak świat, z którym do dzisiaj się nie uporaliśmy. Szanowni Państwo, w odróżnieniu od koleżanek i kolegów pracujących w projekcie, ja nie jestem lekarzem. Ja nie robię spektakularnych rzeczy. Jestem psychologką. Pracuję w procesie. Uczę ludzi. Oswajam ich z tym, jak rozumieć siebie. Odpowiadam na pytanie, jak żyć. A moja odpowiedź na pytanie, jak żyć, zawsze brzmi długo i szczęśliwie. Tak po prostu, bo jeżeli nie o to nam chodzi w życiu, to o co? 11 minut w psychologii to jest bardzo niewiele, właśnie dlatego, że ja pracuję w procesie. Ale w ciągu 11 minut potrafię przekonać człowieka, żeby odstąpił. Od zamiaru samobójczego. Potrafię przekonać człowieka, żeby usiadł i ze mną porozmawiał. Potrafię go czegoś nauczyć. A co z tym zrobimy dalej, to już jest nasza sprawa. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Lekarka, specjalistka położnictwa i ginekologii, członkini Rady Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, edukatorka, która aktywnie prowadzi konta społecznościowe pod nazwą dr Asztanga, opowie o antykoncepcji i o tym, kiedy dogonimy świat i o tym wszystkim, co powinniśmy mieć w Polsce, a nie mamy, co zapewniłoby Polkom i Polakom zdrowie reprodukcyjne, możliwość kontroli i sprawczość nad planowaniem rodzicielstwa. Dzień dobry. Nazywam się Anna Orawiec. Bardzo się cieszę, że będę Wam mogła dzisiaj w pigułce przedstawić temat, jakim jest antykoncepcja. Dużo mamy, ale też sporo nam brakuje. Pierwszy slajd przedstawia możliwości antykoncepcyjne, w większości dostępne w Polsce. Na samym dole, na tym takim morskim pasku, mamy dostępne metody, które są Um, obarczone um, najwyższym failure rate. Oj, trudne słowo. E, jest to współczynnik, który mówi nam o niepowodzeniach. E, jeżeli 100 kobiet e, stosuje metodę antykoncepcyjną, jaką jest prezerwatywa, to w ciągu roku 13 z nich zajdzie w ciąży. E, dolny rządek to są przede wszystkim metody barierowe. Jest męska prezerwatywa, jest żeńska prezerwatywa, są środki plemnikobójcze, jest gąbka, jest rządek wyżej po prawej stronie diafragm, czyli taki krążek naszyjkowy. To są wszystko takie metody, które mają powiedzmy między 13 a 20-20 kilka procent tego czynnika niepowodzeń. Na samym dole mamy jeszcze tak zwany stosunek przerywany i metody naturalne bazujące na, na cyklu miesiączkowym i na dniach płodnych. Żółty rządek przedstawia przede wszystkim metody hormonalne. Są to, są to metody, które mogą być aplikowane w różnych sposób. Jest zastrzyk hormonalny, są tabletki hormonalne, są plastry, jest krążek do pochwowy. One tutaj, z punktu widzenia medycznego, dzielą się jeszcze na te, które zawierają jeden hormon albo na te, które są dwuskładnikowe. Te procenty, które tam mamy, 7-7, jeśli chodzi o antykoncepcję hormonalną, ja pierwszy raz, jak na to popatrzyłam, to pomyślałam, że przecież tabletki mają wyższy wyższą skuteczność. Czytałam w podręcznikach jeszcze, jak się uczyłam do egzaminu specjalizacyjnego 97-99%. I rzeczywiście, jeżeli one byłyby stosowane idealnie, to ten procent byłby taki wysoki. Ale niestety są to środki, które będą wchodziły w interakcje z innymi lekami, które będą stosowane nieregularnie, które można wymiotować, które w jakiś sposób mogą mieć zaburzoną wchłanialność i z tego powodu ta skuteczność jest mniejsza. Na samej górze mamy metody, które dzielimy na odwracalne i nieodwracalne. Do tych odwracalnych zaliczamy implant. Jest to, jest to taki no, powiedzmy no implant. Myślę, że, że lepiej tego nie wytłumaczę. Jest on umieszczany przez specjalistę, przez ginekologa po wewnętrznej stronie ramienia. Tutaj widzimy, że skuteczność tego implantu jest bardzo wysoka, bo tak naprawdę jedna kobieta na tysiąc posiadających implant zajdzie w ciąże w ciągu roku stosowania. Po prawej stronie mamy wkładkę wewnątrzmaciczną. Te systemy wewnątrzmaciczne dzielą się na te, które zawierają hormon i te, które zawierają e, jony miedzi. E, ta skuteczność też jest e, wysoka. E, I to są też metody, które mają e, tak zwane e, długoterminowe działanie, czyli a, ich założeniem jest to, żeby chronić przed ciążą e, implant 3 lata, a wkładki między no, nawet 5 a 10 lat. Oczywiście, jeżeli pacjentka zdecyduje się wcześniej zrezygnować, to, to oczywiście możemy wcześniej zarówno wyciągnąć implant, jak i wyciągnąć wkładkę. To po prawej stronie na różowym tle to jest tak zwana trwała metoda antykoncepcyjna, czyli sterylizacja. W przypadku kobiet jest to podwiązanie jajowodów, w przypadku mężczyzn jest to. Podwiązanie nasieniowodów. E, troszkę więcej o tym jeszcze powiem na, na kolejnych slajdach, bo w Polsce oficjalnie na ten moment jest to taka no, dość kontrowersyjna i dyskusyjna sprawa, jeśli chodzi o, o, o legalność tej metody. Dobrze, tutaj przede wszystkim chciałam się skupić na, na tym dolnym rządku, bo górny już omówiłam. Na dole mamy przedstawione metody antykoncepcji awaryjnej, bo to, co było na slajdzie wcześniej, to jest tak zwana antykoncepcja codzienna, ale dobrze wiemy, że nie ma ona, no nie zawsze, nie, nie, nie zawsze jest ona wdrożona, także potrzebujemy. Mieć opcję awaryjną, tak zwany plan B. A tutaj mamy: możliwe jest założenie wkładki miedzianej do 5 dni od niezabezpieczonego stosunku. Uliprystal, czyli um, tabletka po, o no, której tu była szeroka dyskusja już wcześniej. E, I LewonoGestrel to, to, to również metoda e, tabletkowa, e, możliwa do zastosowania do 72 godzin. I ta ostatnia metoda rzadko stosowana z uwagi na dostępność tych wszystkich wcześniej. A, a, a. OK, myślę, że do tego przejdę. E, tabletka Po. E, to, co jest istotne, jeśli chodzi o tabletkę Po, to e, z mojej perspektywy, e, i to kolejny raz powtórzę wielokrotnie, my ze środowiska medycznego próbujemy. Pokazać, że to nie jest tabletka, która jest tabletką wczesnoporonną. Żeby doszło do poronienia, musi dojść do ciąży. Ta tabletka ma za zadanie zahamować owulację bądź przesunąć ją w czasie. W sytuacji, kiedy dojdzie do ciąży, czyli dojdzie, się, dojdzie do zagnieżdżenia zarodka w ścianie macicy, ona na tą ciążę nie będzie miała wpływu. Co więcej, jeżeli zażyłaby ją pacjentka. Która jest w ciąży, ale o tym nie wie, to nie będzie ona uszkadzała płoduć, czyli wywierała działania teratogennego. Nie zwiększa ryzyka poronienia, jest bezpieczna, jest dostępna w całej Unii Europejskiej poza Węgrami. Stanowi ochronę przed niechcianą ciążą w sytuacjach, w której dojdzie do np. gwałtu, w sytuacji, kiedy nasza codzienna antykoncepcja zawiedzie. Jeżeli chodzi o, o nastolatki, bo tutaj trwa dyskusja i myślę, że najbardziej o ten wiek 15-18. Ciąża, niechciana ciąża, w tym ciąża nastoletnia jest ciążą wysokiego ryzyka, dużo większym narażeniem na zdrowie w przypadku nastolatek jest bycie i Przebycie ciąży, doświadczenie porodu, niż zastosowanie tabletki awaryjnej. Myślę, że tu też warto wspomnieć o tym, że na polskim rynku istnieje wiele tabletek, i może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak bardzo powszechnie dostępny paracetamol ma zdecydowanie bardziej toksyczne działanie w przypadku przedawkowania niż zastosowanie tabletki dzień po. No i tak, podwiązywanie jajowonów na sieniowodów czy Polska jest gotowa. Tutaj tak naprawdę pytanie, no myślę retoryczne. Ja akurat rozmawiałam chwilkę wcześniej przed, przed tą prezentacją, przed, przed tymi wykładami z Maćiem Sochom. Na temat podwiązywania jajowodów i nasieniowodów. Ponieważ w Polsce karalne są metody ubezpładniania, czyli doprowadzania do, trwałego, do trwałej niemożności rozrodu. Natomiast w kontekście podwiązywania jajowodów, to rzeczywiście tam nawet na tym wcześniejszym slajdzie było tam no, niewielki procent. Tych ciąż, czyli no, nie możemy tego określić jako taką trwałą, skoro nie ma stuprocentowej skuteczności. Jeśli chodzi o podwiązywanie nasieniowodów, tutaj w większości klinik, które, które dokonują tego zabiegu, ta odwracalność jest szacowana między 60 a 80%. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mamy aktualnie dostępny zabieg in vitro, czyli zabieg, który w sytuacji, Kobiet z podwiązanymi jajowodami i mężczyzny z podwiązanymi nasieniowodami daje możliwość urodzenia dziecka. Takie najistotniejsze wiadomości, edukacja seksualna to podstawia. Musimy, musimy edukować młodych i. I, i, I uczyć ich, jak korzystać mądrze z antykoncepcji. Nie mamy stuprocentowej metody antykoncepcji, czyli w sytuacji, kiedy padają słowa, że trzeba było się zabezpieczać i wtedy aborcja nie będzie konieczna, no to niestety to nie jest jedyne wyjście. Większość metod antykoncepcyjnych można stosować od 15 roku życia, a tutaj szczególnie zalecana jest podwójna metoda antykoncepcji, czyli zarówno prezerwatywa, jak i metoda hormonalna. Oraz wkładka wewnątrz maciczna to też takie tabu, że y, można ją zakładać u kobiety, która rodziła. To jest nieprawda, można też u młodych zakładać. Dobrze, jeszcze tylko tak szybciutko, bardzo szybciutko powiem, y, ponieważ y, to pokaże sytuację. Polski na tle Europy. Atlas Antykoncepcyjny to ogólnopolskie badanie dostępności antykoncepcji przeprowadzone przez Europejskie Forum Parlamentarne do Spraw Seksualnych i Reprodukcyjnych. Może to nie jest dobre widoczne, ale niestety już któryś raz z rzędu jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie. Tak, mamy taki kolor jak Rosja, no niestety. Myślę, że to nie jest największy problem. Ja tutaj pokażę już ostatni slajd. Czego nam brakuje? Nadal obowiązujący wymóg e, recepty na antykoncepcję awaryjną. Mam nadzieję, że tutaj e, sobie z tym poradzimy jak najszybciej. E, brak e, dodatkowych ulg finansowych dla młodych kobiet i dziewcząt z tzw. Tak grup wykluczonych, e, uchodźczyń wojennych, osób żyjących w ubóstwie czy w kryzysie bezdomności. Nieefektywny system refundacji środków antykoncepcyjnych. Nie mamy refundacji tych e, długoterminowych metod. Ani tych nowszych generacyjnych środków hormonalnych. Częściowy wymóg posiadania zgody osoby trzeciej na dostęp do antykoncepcji. Tutaj jest istotne, jeżeli dziewczyna w wieku 15 lat może podjąć decyzję o tym, że współżyje, powinna móc pójść do lekarza, omówić z nim metody antykoncepcyjne, najlepsze dla siebie w kontekście zdrowotnym, i nie powinna o to pytać mamy. Dlatego, tutaj, też prośba o to, żeby, żeby może coś zrobić w tym kierunku. Ostatnia rzecz to brak rzetelnych źródeł rządowych, gwarantujących dostęp do merytorycznych informacji o antykoncepcji. W Polsce głównie ta edukacja i informacje są przekazywane przez ngo I, I Dziękuję, to wszystko. Aha, przepraszam, przepraszam, ostatni slajd. Mówiłam do Państwa więcej niż 11 minut. Miami tu macha, więc ja już się spieszę. Dla medycyny ratunkowej, to wieczność. My w 11 minut możemy założyć wkładkę domaciczną. To może uratować życie, a przynajmniej zdecydować o tym, jak chcemy żyć. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A Przez państwem radca prawna, prawniczka, pracowała w Sekretariacie Europejskiej Komisji Praw Człowieka i w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zajmowała się sprawami tysiąc przeciwko Polsce, RR przeciwko Polsce, Pism przeciwko Polsce, autorka publikacji na temat praw reprodukcyjnych kobiet, członkini zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego, radca prawna Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska. Dzień dobry państwu. Do tego jeszcze, co pani Marszałek była Przemiałem powiedzieć, y, mogę jeszcze dodać, że jestem żoną lekarza, macochą lekarza, wnuczką lekarzy i córką lekarzy, co czyni moją obecność w tym zespole zasadniczo-medycznym y, lepiej legitymowaną. Y, oj, oj, oj. Y, w dyskursie, z którym mamy do czynienia w Polsce, szczególnie po y, y, pseudowyroku Trybunału Józefa Przyłębskiego słyszymy często takie argumenty po prawej stronie, że aborcja nie jest prawem człowieka. Technicznie rzecz biorąc to jest prawda. Nie ma takiego standardu międzynarodowego i nie ma dokumentu prawa międzynarodowego, który by mówił czarno na białym. Dostęp do aborcji jest prawem człowieka gwarantowanym tak samo jak inne yy, prawa. Ale jest równie jasne i to jest argument bałamutny, że o tej aborcji, która nie jest samoistym prawem człowieka, że wszystkie te sytuacje, w których chodzi o determinację dostępu do aborcji w praktyce, determinację dostępu do zabiegu przerywania ciąży w prawie, sposób, w jaki ona się odbywa, negocjacja procesu, w którym aborcja może być otrzymana, zawsze dotyczy praw człowieka. Mamy na tę okoliczność, to nas to obchodzi jako państwo europejskie, bardzo stare orzecznictwo, jeszcze Europejskiej Konwencji Praw Komisji Praw Człowieka, póki istniała i została potem zastąpiona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka z 76 roku, który w jednej ze swoich decyzji powiedział, że ścisły związek między losami płodu, losami zarodka, a losami życiem i przebiegiem życia kobiety przesądza o tym, że wszystkie te kwestie dotyczą prawa do poszanowania życia prywatnego i lub rodzinnego w zależności od y, sytuacji. Na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którą Polska ratyfikowała uwaga 30 lat temu, y, mamy do czynienia z artykułem 8, który gwarantuje takie prawo. Na gruncie y, Konstytucji mamy do czynienia z artykułem 47 prawie równobrzmiącym, który to prawo gwarantuje. Mamy również do czynienia z zakazem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zarówno na tle konwencji, artykuł 3, jak i na tle konstytucji, artykuł 40. Może dziwić to, że w kontekście z aborcją wymieniamy zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, ale nie ma w tym nic dziwnego, bo w orzecznictwie Trybunału, o którym za chwilę powiem Państwu w największym możliwym skrócie, zdarzały się sytuacje, których odmowa aborcji i okoliczności, w których to się odbywały, Trybunał powiedział, że to jest nie tylko naruszenie zakazu poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ale także, zakaz, ale także naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania. I to niestety były sprawy polskie. E, prawa Ryby, oprócz tych klasycznych praw człowieka, dwóch, o których powiedziałam, e, mamy do czynienia z rozwiniętą, ukształtowaną w prawie międzynarodowym też przynajmniej od, od 30 lat kategorią praw reprodukcyjnych, które dotyczą wszystkich tych sytuacji, w których podejmujemy decyzję o tym, o płodności, o liczbie dzieci, o momencie, w którym te dzieci chcemy mieć, z kim te dzieci chcemy mieć, w jakim stanie zdrowia chcemy, chcemy ukończyć ciążę, o tym, jaki stan, jaki wpływ będzie ciąża, na przykład obciążona wadą genetyczną będzie miała wpływ na życie rodziny, czy, y, którą, już, którą już mamy i dzieci, które już mamy. I chodzi o, o to, żeby w wszystkich tych sprawach podejmować decyzje w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu przy, i przemocy. Yy, w w polskich sprawach y, mamy do czynienia i przypuszczam, że większość z Państwa o tym słyszała, sprawa 1000 przeciwko Polsce, rok 2007, naruszenie artykułu 8 w sytuacji, y, kiedy kobieta się domagała y, przerwania ciąży z powodu stanu zdrowia, była dotknięta wysoką krótkodzrocznością, y, tej, tej ciąży odmówiono, no w taki powiedziałabym, dość paternalistyczny sposób na y, korytarzu i Trybunał powiedział naruszenie. Nie z powodu samej odmowy. Naruszenie z tego powodu, że nie ma, nie istnieje i do dzisiaj nie istnieje w prawie polskim. Żadna procedura, w której sytuacji, w której jest niezgoda między lekarzem a pacjentką co do tego, czy aborcja się należy z punktu widzenia prawa, ta, to żądanie, życzenie pacjentki, tylko błagam, nie mówcie roszczenie, bo jak słyszę że pacjent roszczeniowy, to odbezpieczam pistolet, mogłoby zostać rozstrzygnięty ten konflikt zdań i konflikt opinii. Ten stan rzeczy utrzymuje się od, powtarzam, 2007 roku. Yy, potem mieliśmy sprawę z 2012, tam była ciąża z czynu niedozwolonego. Ze współżycia między małoletnimi nie było całkowicie jasne, czy mieliśmy do czynienia z gwałtem, czy ze stosunkiem konsensualnym, ale była to ciąża szczynu niedozwolonego. I tam sytuacja była naprawdę no, groteskowa, bo się skończyło na tym, że po wożeniu tej dziewczyny, po pierwsze, zamknięto ją w, w schronisku dla nieletnich. Potem włożono ją między szpitalami, a koniec końców minister zdrowia zdecydowała o tym, że została zawieziona samochodem ministerstwa do szpitala, nie pamiętam, w Gdańsku czy gdzieś, pod osłoną nocy. No y I też naruszenie artykułu trzeciego, artykułu 8, zarówno samej dziewczyny w ciąży, jak i jej matki, która próbowała ratować sytuację i spotkała się, no z tym, z czym, się, z czym się spotkała. W sprawie RR przeciwko Polsce, ona jest chyba najbardziej dramatyczna z nich wszystkich. To jest pani, która miała dzieci dotknięte achondroplazją, dobrze mówię. I w trzeciej ciąży, w drugiej ciąży już miała jedna, w drugiej ciąży w obrazie radiologicznym zobaczono, że płód prawdopodobnie też jest dotknięty tą wadą. Tak długo zwlekano z dokonaniem aborcji, Aż już jej powiedziano, ale teraz już niestety jest za późno. Proszę Panią. Trybunał jest no, instytucją prawa, więc że tak powiem powstrzymuje się od emocji, ale powiedział w tym wyroku, że mamy tam do czynienia zarówno z naruszeniem trójki, jak i ósemki z powodu tego, że ta kobieta została potraktowana przez system medyczny szabili. No to jest szabili, to jest... Trochę mniej niż podle. Tak bym, to, tak, tak bym to przetłumaczyła na piechotę. O tym, jaką wagę jak przywiązuje Trybunał do tej autonomii o decydowaniu o przebiegu swojego życia w kontekście praw reprodukcyjnych, trochę świadczą pośrednio kwoty, które zostały przyznane w tych wyrokach. Trybunał tak, największe pieniądze, jakie przyznaje, to jest tak około 100 tysięcy euro. Z pani tysiąc przyznał 25 tysięcy, pani RR 45 tysięcy, w sprawie PiS obu kobietom, macejców 45 tysięcy złotych. To wykonanie tych wyroków bada y, Komitet Ministrów Rady y, Europy i tak jak powiedziałam, te sprawy wykonania wiszą przed tym komitetem od y, 18 od 17 y, lat. Pieniądze zostały zapłacone, y, odszkod te odszkodowania za czynienia dla ofiar. Naruszenia zostały gładko zapłacone, ale skutki systemowe w postaci wypracowania takiej procedury do dzisiaj nie nastąpiły. Jest owszem rozporządzenie wykonawcze Ministerstwa Zdrowia z 1997 roku do ustawy z 1993, i państwo polskie powoływało się na to. Rozporządzenie już w wyroku 1000 przedstawiają swoje argumenty, mówiąc, przecież jest rozporządzenie, ale halo, to rozporządzenie dotyczy kwalifikacji lekarzy, którzy muszą, który, który lekarz musi mieć, żeby wykonać aborcję i tego, że to się musi dokonać. Yy, czego jeszcze i chyba też w kwestii zaświadczenia o żadnej procedurze negocjacji, o żadnej procedurze upominania się, o żadnej procedurze, w której głos pacjencki z całą pewnością zostałby wysłuchany. Nie ma mowy. I Trybunał to powiedział, to nie jest żadna procedura. Procedura to jest takie postępowanie, w, to, w którym mamy do czynienia z dwiema stronami, w którym osoba, która się czegoś domaga, ma jakieś prawa proceduralne, a nie to, że, że jest traktowana no, w sposób, z który w kraju o silnej, jak mówił mój zmarł niedawno, mąż, o silnej tradycji medycyny paternalistycznej jest dosyć, dosyć trudny już maja. I jeszcze powinniśmy powiedzieć dwa słowa o wyroku ETPC o całkiem świeżym z grudnia, w którym mamy do czynienia z taką sytuacją. Trybunał powiedział, to była dziewczyna, która miała wyznaczoną datę, była umówiona w szpitalu na datę na terminację, na 28 stycznia a Trybunał Przyjemski opublikował e, to orzeczenie 27 stycznia. I jak wyszło rano do szpitala, to powiedziano, sorry, winę tu, bo mamy zakaz. Ten e, wyrok jest o, o tyle istotny, że z niego wynika bardzo istotna wskazówka tego rodzaju. Trybunał w Strasburgu powiedział, e, decyzja, która została wydana przez Trybunał Konstytucyjny Przyjemskiej, została wydana w niewłaściwym składzie. Uczestniczył w niej sędzia Dubler, w związku z czym... E, Podstawa prawna tej ingerencji, czyli yy, uchylenia trzeciej przesłanki, sama w sobie jest niezgodna z prawem. W związku z czym to, co ją spotkało, czyli ingerencja w jej życie prywatne, też jest niezgodna z prawem i to prowadzi prostą drogą do wniosku o naruszenie. Wniosek z tego dla państwa polskiego, nie chcę patować tymi kwota, kwotami, jest taki, że każda kobieta, która się znajdzie w takiej sytuacji, że jej się odmówi aborcji z powodu z powołaniem się na wyrok przyłębski i na, na uchylenie trzeciej przesłanki, w postępowaniu w Strasburgu, jeżeli będzie miała tyle siły, cierpliwości, odporności, może odnieść taki sam smutny sukces. I to jest konsekwencja, którą zarówno powinny mieć na uwadze kobiety jak jednostki systemu zdrowotnego i lekarze. Dlatego, że zawsze można próbować się bronić w sytuacji, nie daj Boże, wytoczenia postępowania karnego lekarzowi, że z powołaniem na ten wyrok uchylenie przesłanki, tej trzeciej przesłanki legalności samo w sobie było nielegalne. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za kolejne 11 minut. Natomiast o zdrowiu psychicznym, że zdrowie psychiczne to zdrowie, a czasy, gdy rozdzielaliśmy zdrowie psychiczne od somatycznego, są już dawno za nami. Aktualna wiedza medyczna mówi jasno: nie ma osobnych bytów, zdrowie jest, a konsekwencje bagatelizowania znaczenia zdrowia psychicznego mogą być dramatyczne. Opowie nam lekarka, specjalistka psychiatrii i seksuologii, pracowniczka katedry i kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini zarządu. Polskiego Towarzystwa Seksuologii Medycznej, autorka, współautorka doniesień oryginalnych prezentowanych w kraju i za granicą, jak również publikacji z psychiatrii i seksuologii, pani doktor Aleksandra Krasowska. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zastanawiam się, jak mam Państwu opowiedzieć w 11 minut to wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 6 lat. To będzie duże wyzwanie. Chciałabym jednak... Wspomnieć przede wszystkim o tych konsekwencjach, które, będą doty które dotyczą kobiet, z którymi spotykam się w ostatnich latach, ale również chciałabym parę słów powiedzieć o naszym środowisku, o środowisku lekarzy, bo myślę, że to również warto odnotować, że nie jest tak idealnie, jakbyśmy wszyscy tego sobie życzyli. Czym jest zdrowie? Zdrowie wydawałoby się, wszyscy wiemy, czujemy się dobrze. Jesteśmy w stanie funkcjonować, jesteśmy w stanie realizować swoje potrzeby i jesteśmy w stanie osiągać cele, które sobie zakładamy, a przynajmniej nasze ciało, nasze samopoczucie nam tego nie uniemożliwia. Dlatego w definicji WHO mówi się o trzech ważnych obszarach: o zdrowiu w aspekcie pełnego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego umysłowego, psychicznego na ten aspekt. Chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę w dzisiejszej prelekcji, ale nie tylko, ponieważ coraz częściej w doniesieniach naukowych mówi się o tym, że ten rozdział na zdrowie fizyczne oraz zdrowie psychiczne jest podziałem. Który nie do końca znajduje współcześnie, albo inaczej, który powinien bardzo mocno funkcjonować w naszej świadomości. To, co się dzieje z naszym ciałem, będzie wpływało na nasze emocje nasze samopoczucie. To, co się dzieje z naszymi emocjami, to, co się dzieje z, naszymi, z naszym samopoczuciem, będzie wpływało na nasze ciało. Tego się nie da rozdzielić. To są naczynia połączone. W związku z powyższym też bardzo zachęcam do tego, żeby patrzeć na zdrowie w sposób całościowy, a nie w taki sposób, kiedy tylko i wyłącznie choruje nasze ciało i tylko wtedy mówimy o tym, że jest choroba bądź brak choroby. O depresji mówi się dużo. O depresji w mediach wiemy, są kampanie, jest Dzień Walki z Depresją. I wydawałoby się, że pewne dyskusje mamy już za sobą. Jakież było zaskoczenie w ostatnich latach, kiedy okazało się, że to nieprawda. Że w momencie, w którym pojawił się poważny problem pojawił się problem dotyczący tego, czy ze względu na stan psychiczny kobiety można dokonać terminacji ciąży, można zakończyć ciążę, nagle okazało się, że pojawiły się wątpliwości. Nagle okazało się, że wiele osób, w tym autorytetów medycznych, nagle pojawiły się poważne znaki zapytania, mało tego, pojawiło się kwestionowanie takich zaświadczeń i poddawanie w wątpliwość zasadności wydawania zaświadczeń, na podstawie których byłoby możliwe wykonanie w Polsce aborcji ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub życia, ja z Obsesyjnie podkreślam tutaj słowo lub. Czyli współcześnie, we współczesnym systemie prawnym, jaki jest, taki jest, mam nadzieję, że nie będzie trwało już długo, ale aktualnie kończyć można ciążę w sytuacji, w której jej kontynuacja zagraża zdrowiu lub życiu osoby w Czyli my nie możemy, nie tylko nie musimy, ale my nie możemy czekać na taką sytuację, w której stan kobiety będzie wiązał się z zagrożeniem jej życia. Wystarczy, jeżeli stwierdzimy jako lekarze, że kontynuacja ciąży zagraża jej zdrowiu. Tym bardziej zastanawiające są dyskusje a propos tego, czy zdrowie psychiczne jest wystarczająco ważne, żeby zastosować tę przesłankę do zakończenia ciąży. Ja wystarcz... niestety nie mam czasu na cały wykład o depresji, o zdrowiu psychicznym, ale bardzo krótka statystyka. Co roku w wyniku śmierci samobójczej ginie w Polsce więcej osób niż w wypadkach komunikacyjnych. I to kilkukrotnie więcej. I o ile, jak spojrzą państwo na statystyki, jeżeli chodzi o wypadki drogowe, to te, to te liczby się zmniejszają, bo są kampanie, bo są działania, które mają w jakiś sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa obywateli. O tyle statystyki, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw w Polsce, pozostają na podobnym poziomie każdego roku. To jest złożony problem. Między innymi dostępność do leczenia psychiatrycznego jest tutaj ważnym elementem. Ale ja niestety po ostat... doświadczeniach z ostatnich lat mam wrażenie, że nie odrobiliśmy lekcji społecznej z edukacji z zakresu zdrowia psychicznego, że ciągle bagatelizujemy zdrowie psychiczne i jego znaczenie dla zdrowia. A skąd takie przekonania? bo osoby które są na świecznikach osoby które reprezentują różne grupy polityczne są w stanie w mediach stanąć i powiedzieć że właściwie to, że kobieta czuje się gorzej i że jest trochę smutniejsza to nie oznacza, że od razu może otrzymać yy, yy, aborcję. Czyli z jednej strony bagatelizuje się jej stan psychiczny, nazywając to cierpienie, które ona przeżywa, gorszym samopoczuciem, a dwa, bagatelizuje się moje badanie jako lekarki specjalistki w zakresie psychiatrii, że ja po osobistym zbadaniu stwierdziłam u tej osoby zaburzenia psychiczne i w związku z powyższym uznaję, że zachodzą przesłanki do tego, żeby zakończyć ciążę w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Ale Polityk jest w stanie stanąć w sejmie przed dziennikarzami i publicznie to zakwestionować, i nic mu się nie dzieje. Mało tego, dyskusje na ten temat są tak powszechne, że jestem przekonana, że bardzo wiele osób w naszym społeczeństwie nawet podzieli to zdanie, że przecież to tylko depresja, ale depresja jest chorobą śmiertelną i niestety przykre jest to, że my cały czas Musimy o tym przypominać. Kolejnym elementem, który pojawił się w mediach i którego nie odpuszczę w dzisiejszym wykładzie, nawet jeżeli przekroczy 11 minut, to jest kwestia furtki psychiatrycznej. W mediach pojawia się to słowo to ten termin nieznośnie często mało tego ja wiem, słyszę i widzę, że używają tego terminu również przedstawiciele świata medycznego lekarze profesorowie którzy mówią o furtce psychiatrycznej nie ma żadnej furtki psychiatrycznej pojawiła się grupa kobiet która w danej sytuacji życiowej w danych okolicznościach w tragicznych okolicznościach życiowych rozwija zespół objawów który my znamy i które my jesteśmy w stanie zdiagnozować i nazwać i stanowi ten zespół objawów zagrożenie dla jej zdrowia lub życia kropka A o tym, z czym zgłaszają się te kobiety, ja sobie zbierałam te smsy, wiadomości mailowe, bo te rozmowy, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach, były naprawdę bardzo trudne. Ponieważ dzwoniły kobiety, otrzymując numer, namiary czy znajdując je w internecie, ale przede wszystkim dzięki pomocy organizacji pozarządowej, jaką jest Federa, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, i ja to będę zawsze podkreślać. Dzwoniły do mnie i mówiły szeptem. Mówiły, że one w tej sprawie. Tak jakby tak jakbyśmy, my wszyscy robili coś nielegalnego. Tak, jakby trzeba było mówić nie wprost, po cichu, tak jakby się bały, że jesteśmy podsłuchiwani i w związku z powyższym im, albo co, co gorsza w tym wszystkim, one się bały o tym, że mi może coś się stać. Czyli same będąc w tak poważnym kryzysie, one jeszcze. Martwiły się o to, że ja mogę mieć jakąś odpowiedzialność karną. Praktycznie wszystkie z tych kobiet, które konsultowałam w ciągu ostatnich trzech lat, to były osoby, które miały poczucie zagrożenia życia. Ja umrę, ja tego nie przeżyję, ja nie dam rady, ja się zabiję. Ja proszę, y, pamiętam taką kobietę, która przyszła do mnie z, dziec z dzieckiem, przepraszam, mnie też to porusza nadal. Która przyszła do mnie z dzieckiem i pokazała mi to dziecko, mówiąc: To jest mój syn, ja muszę żyć dla tego dziecka, ja się muszę nim opiekować, ja, się, ja nie mogę umrzeć. Jej poczucie, że ona umrze i że ona nie przeżyje tej sytuacji, było tak poważne, że użyła takiego sformułowania, o którym też mówię od trzech lat, bo po raz pierwszy musiałam doświadczyć tego i doświadczyłam tego, że kobieta ma poczucie, że błaga mnie o pomoc. Kiedy, kiedy w XXI wieku w kraju europejskim, będącym w Unii Europejskiej, dochodzi do sytuacji, w którym pacjent ma poczucie, że powinien błagać lekarza o pomoc? Moim zdaniem jest to sytuacja nie do przyjęcia. Co się działo u większości tych kobiet? Kobiety, które ja konsultowałam, to były osoby, które chciały być w ciąży, które robiły wszystko dobrze. Chodziły do lekarzy, przygotowywały się do ciąży, zachodziły w ciąże świadomie. Okazywało się na etapie badań kontrolnych, że ta ciąża jest bardzo chora i że płód albo umrze w trakcie ciąży, albo nie, w ogóle nie doczeka do, 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 do porodu, albo umrze zaraz po. Albo istnieją inne poważne uszkodzenia płodu, i w tym momencie to był pierwszy cios. Że nie będzie tego wyczekanego dziecka. Drugi cios jest taki, że dochodziło do nich wtedy to, co się wydarzyło. Dopiero w tym momencie był taki na zasadzie, że ja teraz mam te ciąże kontynuować. Nie mogę jej przerwać. Część pewnie kobiet gdzieś w tym kraju poradziła sobie z tym. Ale te, które ja spotkałam, nie poradziły sobie z tym. I rozwinęły zespół objawów, które z czystym sumieniem i w zgodzie ze swoją wiedzą medyczną zdiagnozowałam jako zaburzenie. Czyli stwierdziłam, że kontynuacja tego stanu, każdy kolejny dzień, kiedy one muszą trwać w tym stanie, doprowadza je, do, powoduje, że ich stan zdrowia pogarsza się coraz bardziej, co oznacza, że ich życie. Ich zdrowie jest zagrożone, bo w pewnym momencie ta sytuacja zagroży też ich, zdrowiu, ale też ich życiu, ale podkreślam, że my nie możemy czekać, aż dojdzie do zagrożenia dla ich życia. Mamy reagować już na etapie świadomości tego, że ich zdrowie jest zagrożone. W jakim były stanie? Reakcja depresyjna w takim pełnoobjawowym obrazie, nie mogły spać, nie mogły jeść, nie były w stanie funkcjonować, w wysokim lęku, płaczące, wycofane z codziennych aktywności, izolujące się od ludzi, wycofane nawet z najbardziej podstawowych obowiązków, w tym opieki na przykład od nad innymi dziećmi, które były w domu, wreszcie myśli samobójcze, ale też takie poczucie, że żeby świat się skończył, że to nie może dłużej trwać, bo one już tego nie zniosą. Że niech ten świat się skończy, czyli i niech coś się stanie takiego, żeby one przestały żyć, czyli to my to nazywamy myślami rezygnacyjnymi. Ale pojawiały się też oczywiście stany związane z lękiem, lękiem przed wychodzeniem z domu, że ktoś zobaczy, że są w ciąży i zapyta, no jaki brzuszek, jak się czujesz, i teraz ta myśl, że w jakim są stanie, co się dzieje z tą ciążą, w jakim stanie jest płód. I że one będą musiały odpowiadać na to pytanie, wycofywały je w ogóle z aktywności. Sprawiały, że one przestawały w ogóle wychodzić z domu, bo, bo bały się, że ktoś je zapyta o to, jak się czuje, ben, czują będąc w ciąży. Czyli to takie przyjazne pytanie, prawda, które zadajemy nawet zupełnie nieświadomie, widząc kobietę w ciąży. Ale chyba najbardziej takim dla mnie przykrym doświadczeniem było to, że te kobiety bały się, że nie otrzymają pomocy od polskich lekarzy. Było przekonanie, że lekarze będą bali się pomagać im, będą bali się podejmować decyzje, będą bali się nawet działać w, w, w granicach tego obowiązującego jeszcze prawa. I tak i to nie był lęk nieuzasadniony. Ponieważ yy, ja nie znam dokładnie liczby, ale lekarzy, zwłaszcza na początku, lekarzy psychiatrów, którzy decydowali się, takie pacjentki konsultować, było niewielu. Mało tego, niewielu było również ginekologów, którzy decydowali się na podstawie zaświadczeń wystawionych przez tych kilku psychiatrów dokonać terminacji ciąży. Więc to nie była duża grupa, zdecydowana większość polskich lekarzy milczała. I myślę, że w tej sytuacji nie było niczym dziwnym, to, że kobiety bały się, że lekarze będą bali się o siebie. Zwłaszcza, że w mediach bardzo dużo było właśnie o tym, o tym, że lekarze się boją. Jednak w duecie lekarz pacjent, to lekarz powinien być tym, który boi się mniej. Evidence based medicine to, jest, to są dane naukowe, oczywiście, to są badania, ale to, są również, to jest również dobro pacjenta. I zdaje się, że pochłonięci tymi wszystkimi badaniami naukowymi czasami o tym zapominamy. Że dobro pacjenta jest dobrem najwyższym, a prawo pacjenta jest prawem najwyższym. I jeżeli działamy jako lekarze w zgodzie ze sztuką medyczną, za zgodą pacjenta i w poszanowaniu dla obowiązującego prawa, to nie mamy się czego bać. Z badań naukowych wynika jedno: im dłużej trwa taka ciąża, Taka ciąża, która wiąże się z zaburzeniami stanu psychicznego u kobiety, tym gorzej dla kobiety. I ważne jest, aby otrzymały pomoc jak najszybciej. Mówiłam państwu, do Państwa tyle, ile mówiłam. Nie liczyłam. Dziękuję bardzo. I nie bez kozery wykład pani doktor Aleksandry Krasowskiej był dłuższy, ale też był bardzo mocny i potrzebny. Czy są jakieś pytania? Teraz jest chwila przestrzeni na to, że można zadać pytanie. Czy nie ma? Pan poseł się tutaj dopominał, ale nie wiem, czy chce. To ja podam mikrofon, dobra? Dziękuję bardzo. Bo tu na samym początku zaczęliśmy mówić o. Evidence-based medicine. No i teraz nie wiem, czy czasem jednak w większości tego wykładu nie, nie, nie rozmawialiśmy bardziej o filozofii niż o, o badaniach, bo ostatnia pani prelegent powiedziała o, o tym zdrowiu psychicznym i moglibyśmy pójść troszeczkę dalej, bo, bo może wcześniej powiem, czy my czasem nie rozmawiamy jednak o, o naszych wyobrażeniach, bo. Jakie jest zdrowie psychiczne kobiety, która ma dziecko, które ulega wypadkowi i będzie niesprawne do końca życia? Czy nie należałoby, idąc tym państwa tokiem myślenia, rozważyć, że nie należałoby dokonać terminacji życia tego dziecka, bo psychicznie ktoś się źle czuje? Znowu mamy osoby, które mają Alzheimera, dosyć częsta jednostka chorobowa. I jak się czuje rodzina, czy ta kobieta, której ojcy czy matka mają takie, taki przypadek życia swoich rodziców? Idąc dalej. Doktor mówił o tym, że, że tam do 12 tygodnia życia mamy 90% rozwiniętych organów. Dlaczego mówimy o 90%, a nie o 80-70%? Rozmawiamy w Polsce o 12 tygodniu, kiedy można zabić dziecko. I tu znowu kolejne pytanie, kiedy jest to dziecko? Kiedy ono się pojawia? Czy to dziecko jest od poczęcia? Czy to dziecko się pojawia kiedy będzie zagnieżdżone? Czy pojawia się, kiedy będzie urodzone? Czy. Pani. Bardzo proszę, no ale właśnie. No, dla pani to jest bełkot, a dla wielu osób, które rozmawiają o życiu, zastanawiają się, kiedy jest to życie. Mamy posła Gdule, który kiedy zagładzano tego Polaka w Wielkiej Brytanii, powiedział wprost: czy Jeżeli to jest życie, jeżeli on jest żywy, to niech postawmy przy nim jedzenie i picie, niech się naje i zobaczymy. Ja jestem więc, przyzwyczajona w dyskusji, że zadaje się pytanie i ja na nie odpowiadam. Więc więc jest to, pytanie? pytanie jest takie: czy na pewno my rozmawiamy o życiu i o człowieku, kiedy te, to życie i kiedy to człowiek, człowiek się za, e, zaczyna, czy rozmawiamy, kiedy możemy pozwolić na zabicie tego życia? Postaram czy się panu odpowiedzieć. Na do 12 tygodnia, czy wtedy, kiedy ten człowiek nie może się najeść i napić? Jeśli pan mi pozwoli, to z przyjemnością jestem się, Bardzo dziękuję. Pani doktor, najpierw. Ja, yy, Najpierw pani doktor Aleksandra. Ponieważ yy, no oczywiście ja rozumiem, że można mieć wiele wątpliwości, starałam się mówić bardzo jasno, ale to czasami są takie rzeczy, które no, wzbudzają dużo wątpliwości. Najczęściej jednak podyktowanych kwestiami światopoglądowymi. I yy, yy, moim zadaniem, które stawiam sobie przez ostatnie lata, jest rozdzielanie światopoglądu od świata medycyny. Łączenie tych dwóch obszarów w historii ludzkości kończyło się zawsze dramatycznie. Naszym zadaniem jako lekarzy jest postawienie diagnozy, pokazanie rokowania i pokazanie wyboru, który ma człowiek. I człowiek. Jedynym światopoglądem, który liczy się w gabinecie lekarskim, jest światopogląd pacjenta, a nie światopogląd lekarza. I teraz te wszystkie wątpliwości, które pan ma, ja nie zamierzam ich zbijać, ponieważ ma pan prawo do swojego światopoglądu, tak samo jak ja mam prawo do własnego, ale mój światopogląd nie może zaburzać mojej oceny zawodowej, bo wtedy jest poważny problem. W związku z powyższym, ja mogę przedstawić pacjentce, jakie są możliwości, co współczesna wiedza medyczna umożliwia. Natomiast kobieta decyduje o tym, co z tym zrobi. I teraz zaprotestuję tylko wobec jednej rzeczy, którą Pan powiedział, która jest dla mnie nie do przyjęcia. Czyli bagatelizowanie tego złego samopoczucia z takim przekąsem jest dla mnie nieadekwatne. Ponieważ, Szanowny Panie, jeżeli diagnosta lekarz postawi rozpoznanie, to mamy do czynienia z człowiekiem, który jest chory. I tego nie wolno bagatelizować. Nikt z nas nie ma prawa tego robić, nawet pan. Bardzo dziękuję i pan doktor Socha. Szanowny panie pośle, odnosząc się do 12 tygodnia ciąży, wspomniał pan o, o tej granicy. Ja starałem się, żeby mój wykład nie był nacechowany mocno emocjonalnie i żeby on nie wynikał tylko z moich przekonań, z filozofii, ale żeby opierał się na faktach medycznych. Fakty medyczne są takie, że wiemy, kiedy tworzą się struktury pozwalające pomieścić, i teraz możemy ześlizgnąć się na temat duszy, na temat myślenia, na temat świadomości, na temat samoświadomości. To, czego jesteśmy pewni, to to, że do 12 tygodnia ciąży nie mamy takich połączeń nerwowych. Nie mamy Takiej anatomii, nie mamy takiego funkcjonowania organizmu, które pozwoliłoby tą świadomość osiągnąć. Nie ma, Szanowny Panie, tak naprawdę mózgu jako struktury w koordynujący sposób wpływającej na to, co myślimy, na to, co czujemy, na to, że jesteśmy. Płód w 10 tygodniu ciąży, ten, czy zarodek w szóstym tygodniu ciąży będzie krzysiem. Dla e, być może pana żony, w momencie, kiedy zostanie stwierdzona pańska śmierć, a dalej pańskie serce e, będzie biło, bo to będzie stwierdzenie śmierci mózgowej, dalej będzie pan e, ukochanym miarkiem. To jednak niczego nie zmieni, że te emocje e, nie wpłyną na fakt medyczny. A fakt medyczny e, jest taki, że ta granica 12 tygodnia jest powszechnie przyjętą granicą, właśnie po to, żebyśmy nie popełnili błędu. To być może mógłby być 15 tydzień ciąży, ale na pewno przed 12 tygodniem ciąży nie ma struktur, które pozwalają nam e, używać e, słów i górnolotnych, emocjonalnych określników, jakich Pan był uprzejmy użyć. To ja dodam jeszcze od siebie jedną rzecz, żeby nie zakłamywać tej rzeczywistości, którą tutaj tworzymy i w której tutaj wszyscy jesteśmy. Mówiliśmy dzisiaj o medycynie opartej na faktach, nie na opiniach. Pan, e, pan poseł powiedział, że to jest zbiór naszych opinii. Panie pośle, to nie jest zbiór naszych opinii. Ja chętnie z panem opowiem, jaka jest moja osobista opinia jako Maja Herman, ale jako Maja Herman mam zupełnie in, mogę mieć zupełnie inną opinię, niż jaka ta, która obowiązuje mnie jako lekarkę. Pamiętajcie, drodzy państwo, że medycyna to coś więcej niż ja i wy, to coś więcej niż ja i doktor Maciej Socha, to coś więcej niż ja i pan poseł Sahajko. To jest zdecydowanie yy, Coś poza naszymi możliwościami, czasami poznawczymi, ja to rozumiem, to jest trudne i to nie jest łatwe dla, dla wszystkich. My w tym żyjemy, my żyjemy w tej rzeczywistości medycznej. I dla nas obelgą staje się moment, w którym ktoś mówi, że coś jest naszą opinią, kiedy jest faktem medycznym. I to jest dla nas niezwykle ważne, bo jest ważny język, którym się posługujemy. W medycynie obowiązuje nomenklatura, która jest, która jest taka, która jest przyjęta ogólnoświatowa. Nie rozmawiamy teraz o filozoficznym roz, roz, nie rozważamy teraz o tym nie rozważamy o tym, czy, kiedy człowiek się zaczyna. Ja z chęcią przyjmę takie zaproszenie na wykład filozoficzny. Przyjmę no, kiedy zaczyna się życie. No, to, nie jest, to nie jest ten temat na ten, dzisiaj nie rozmawiamy o tym, dzisiaj rozmawiamy o tym, czym jest aborcja. Gdzie pan znajdzie tutaj w tym momencie odpowiedź na pytanie, gdzie jest życie? Życie ma bardzo wiele swoich definicji: filozoficzna, etyczna, medyczna. Pan doktor e ma Maciej Socha powiedział kiedy? Powiedział wtedy, kiedy kształtuje się mózg, kiedy kształtuje się świadomość. Tak, jeżeli ustaje praca mózgu, jakieś definicje trzeba przyjąć, bo jeżeli nie przyjmujemy definicji, wtedy zawieszamy się w próżni, we wszechświecie. Definicja jest w tej chwili w medycynie przyjęta taka, że jeżeli nie pracuje mózg, o, o, mówimy o śmierci. I pan, poseł, pan poseł zdaje się, że hmm, próbuje wywołać... Hmm do odpowiedzi nas, którzy chcieliby odpowiedzieć na pytanie, kiedy rozpoczyna się życie. I według różnych towarzystw naukowych, według różnorakich gremiów przyjmujemy, że życie rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Natomiast to, że mamy serce, które możemy przeszczepić, to jest żyjąca część nas, to że sama komórka jajowa jest y, żyjącą. I to jest życie, że plemnik jest życiem, jeszcze nie świadczy o człowieczeństwie i o jestestwie. Panie pośle, ja pozwolę sobie tylko pewien przykład podać. Jeżeli mamy do czynienia z bliźniętami, tak zwanymi jednojajowymi, do stworzenia bliźnięcia jednojajowego dochodzi, do bliźniąt jednojajowych dochodzi między trzecim a powiedzmy siódmym czasem do 14 dniem po zapłodnieniu. I teraz. W sytuacji, kiedy mówimy o życiu, jeżeli chciałby Pan to wiązać jednocześnie z byciem człowiekiem, z byciem jednostką, to co wobec tego dzieje się z tą jednostką X, która uległa podziałowi, temu podziałowi, tak jakbyśmy przecięli na pół i mamy klony genetyczne? Czy wobec tego... Co teraz się stało? To życie zostało podzielone na pół. Próbuję panu tylko pokazać, że te wątpliwości są na wielu obszarach. Natomiast jeżeli mówimy znowu o, o człowieku. W momencie, kiedy ktoś umiera, nie wszystkie jego narządy i tkanki obumierają w tym samym czasie. Na przykład przydatki skóry, tak jak włosy, paznokcie, one będą rosły jeszcze po pańskiej śmierci, po zdiagnozowaniu śmierci. Wobec tego, jeżeli dyskutujemy i rozmawiamy i próbujemy, ja przynajmniej chciałem pokazać skąd wzięła się granica tych 12 tygodni, mówić o tym, kiedy kończy się życie człowieka, danej jednostki. To per analogiam zostało to odniesione do rozpoczęcia e, m, życia tejże jednostki. Tutaj możemy toczyć dyskusję, to co Maja zaproponowała. Czy to 24-26 tydzień ciąży, kiedy rzeczywiście te struktury mózgowia e, są ukształtowane, wtedy kiedy może ktoś e, odczuwać ból? E, jeżeli mówimy o 12 tygodniu ciąży, to poniżej 12 tygodnia ciąży nie jesteśmy w stanie tej jednostki, w sensie znowu teraz filozofii medycznej, e, obdarzyć e, ani dobrem, ani skrzywdzi te jednostki. To jest ugruntowany pogląd na, na gruncie medycznym. Jeżeli Pan sądzi inaczej ze względów e, religijnych bądź też jakichkolwiek innych przekonań, to zapewne Pana nie przekonam. Natomiast chciałbym, żeby Pan e, przyjął tą analogię i wiedzę medyczną, którą próbowaliśmy tutaj Państwu przekazać. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam na wstępie, tak jak powiedziałam na wstępie, otrzymaliście Państwo dzisiaj pigułkę, pigułkę, wiedzy, pigułkę wiedzy merytorycznej i powtórzę raz jeszcze: bez polityki, bez ideologii, bez religii, czysto medycznie i czysto prawnie. I bardzo wam za to dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że nie przedowkowaliśmy tej wiedzy i mam nadzieję, że z tą wiedzą dotarliśmy do polityczek i do polityków, do wszystkich posłów, posłanek, senatorek, senatorów, którzy będą debatować o prawach kobiet, o ich bezpieczeństwie i świadomym rodzicielstwie. Bardzo dzisiaj dziękuję wszystkim lekarzom, ekspertom, prawnikom za to, że chcieliście przekazać nam politykom, Rzetelną wiedzę, wiedzę, której podczas takich debat w parlamencie niestety najczęściej brakuje, bo kiedy rozmawiamy o sprawach polek, o prawach kobiet, no to właśnie, tak jak powiedziałam, wkrada się ideologia, religia, a wiedzy jest w tym wszystkim jak, naj, jak najmniej. Serdecznie dziękuję za współorganizację dzisiejszego wydarzenia, za te 88 minut. Grupie Medycy i Medyczki Kobietom z ramienia Fundacji Damy Radę. Ja ze swojej strony obiecuję, że cały materiał z tej konferencji raz jeszcze trafi do wszystkich parlamentarzystów, na ich skrzynki pocztowe, żeby dać im szansę, że ci, którzy nie byli z nami online, to żeby mogli sobie tą konferencję odtworzyć. Wszystkich Państwa, którzy oglądaliście nas w internecie, serdecznie zapraszam do używania hasztagu pigułkawiedzy.ebm. Pod tym hashtagiem będzie można znaleźć dużo więcej wiedzy, a także potniemy wszystkie wykłady, więc każdy z osobna również będzie, będzie przez nas udostępniany. W międzyczasie dołączyły do nas na salę tutaj bezpośrednio dwie panie posłanki, pani posłanka Anna Sobolak i pani posłanka Ewa Szymanowska. Bardzo dziękuję za waszą obecność i za to, że z nami byłyście. No i co, do zobaczenia. Na ngo zawsze można liczyć, i myślę, że jako wicemarszałek Sejmu yy, wiele z NGO-sami jeszcze w polskim parlamencie tej dziesiątej kadencji zrobimy. Dziękuję bardzo.